Jest też tak, że na przykład ktoś kogoś nie trawi po głosie. Ja na przykład chyba bym nie poszedł do Leszka na sesję, bo ten facet mnie strasznie wkurza. Dlaczego? Leszku, ja nie wiem, ja ostatnio w sobie coś takiego odkryłem, że na podstawie tego, jak z kimś piszę albo rozmawiam, nie widząc go, ja mogę opisać wygląd. Aha. Ja mogę powiedzieć o tobie, jak ty wyglądasz. Muszę ci powiedzieć jedną rzecz, że mnie bardzo wkurza mój sposób prowadzenia. Rozumiesz? Dlatego, że mój umysł wtedy wariuje. I to o to chodzi, wiesz? Ale proszę bardzo, powiedz, jak wygląda. Proszę ciebie, ty jesteś w moim wieku, to wiem, ale nie jesteś tak siwy jak ja. Jesteś takiej normalnej budowy ciała. Nie jesteś szczupły. Nie masz żadnego brzuszka i proszę ciebie, kolor włosów, to ja bym to określił, że jest szpakowaty, ale to ciemny blond. I masz oczy niebieskie. No to ci powiem, że wszystko źle. Czyli, że jest bardzo dobrze. To znaczy, że jest bardzo dobrze. Ważę 69 kilo. Czyli normal. To jest przy super. Przy 77 centymetrach, bo teraz się skurczyłem trochę, bo kiedyś miałem 1,82 m. To ja cię miałem za niższego jednak. To nie, to jestem dość wysoki i jestem dość szczupły można powiedzieć, do tego stopnia, że jak byłem u syna w Anglii i żeśmy z żoną poszli na spacer, no to żona się trochę wstydziła mnie, że ja taki chudy jestem. No to popatrzyła sobie na tych grubasów Anglików i pewno powinna sobie dać spokój. Tak, tak, tylko wiesz, ona nie lubi żadnej skrajności. Ona uważa, że taka waga powinna być w moim przypadku 80 kilo, nie? No a 80 kilo, jak ja w życiu ważyłem, to ja się tak źle czułem. Ja byłem taki zbity, że po prostu miałem problemy, żeby buty sobie zawiązać. Ale Leszku, powiedz, skąd ma się u ciebie brać ta waga, skoro nie jesz? No tak, tylko że rzecz jest w tym, że ja piję kawę na przykład, jakieś ciastko zjem, jakieś ptasie mleczko czy coś, więc to jest jedzenie, wiesz? To nie jest tak, że pewnie nie jeden człowiek by o tym jedzeniu umarł z głodu i by nie wytrzymał. Ale w moim przypadku ja zauważyłem, że rano na przykład mam taki rytuał, że rano pijemy kawę i wyobraź sobie, ja już nawet nie chciałem tej kawy pić, dlatego że po wypiciu tej kawy się czułem najedzony, tak jakbym obiad zjadł. I mówię, nie chcę jeść tej kawy, no ale wiesz, żona wstała, zrobiła, przyniosła, ach, dobra, to wypiłem ją. W końcu już mi to obrzydło, a żona dwa dni temu czy trzy dni temu mówi, wiesz co, mam już dość kawy, nie chcę jej pić. Mówi, jak koniec, nie piję kawy, będę piła sobie teraz spółka. Leszku, żona to jest ta słynna Zosia, tak? Tak jest. Ja nie wiem, od jakiegoś czasu, od roku czy więcej, wszystkie dziewczynki na ulicy, kobiety, to u mnie są Zosie. Nie wiem, co się stało, ale to już długi czas. Nie wiem, inaczej nie mówię, tylko jak się czujesz, Zosiu? Przecież ja mam na imię Ania, ale ty jesteś u mnie Zosia i koniec. Tak, powiem ci, że to tak jest pozytywna istota, ta moja Zosia, że po prostu głowa mała i ona jest takim, no, takim trochę rozbawiaczem. Ja niekiedy muszę ją powstrzymywać, bo ja mam jakiś program, żeby coś robić, a ona po prostu kawały, żarty, pierdoły. Ona żyje na luzie, na zupełnym luzie, ona nie ma... Ale to trzeba się czegoś takiego uczyć. Mnie trochę tego brakuje. O nie, ona się chyba urodziła z tym, wiesz? Bo myślę, no to jest swojego rodzaju dar, na pewno. Tak, tak. I to jej daje taką przewagę właśnie w tym, żeby funkcjonować i powiem ci, że masę kobiet, które są tam, to mówią do niej, nie zmieniaj się, bądź taka, zostań taka, bo ja niekiedy, wiesz, sobie żartuję i mówię, Zosia, koniec, nie ma rozmowy już, teraz, ja tu rządzę, leżysz, koniec, nie wolno ci się odzywać. No więc wszyscy tak patrzą na bok i myślą, może ten Leszek jakiś tyran jest, no ale jeżeli Leszek nie zatrzyma Zosię, to Zosia ich wszystkich będzie tak rozbawiać,
że oni po prostu po trzech dniach pojadą do domu tylko się śmiejąc, a sam śmiech to jest troszeczkę za mało. Potrzebny plus, ale też trzeba jeszcze jakby uwolnić się z pewnych programów, pewnych emocji. Dobrze, Bogdanie, zaczniemy. Jestem gotowy cały czas. Dobrze, w porządku. Czy tamten kolega też jest gotowy? Piotruś jest gotowy już. Mogę się z nim przywitać? Dzień dobry. No, dzień dobry. No i już się znamy, już jest dobrze. Już się znacie. Słuchajcie, chłopaki, zaczynamy zabawę. To jest tylko zabawa. To oczywiście. Pierdoły i dyrdy mały. Bogdanie, zamykasz sobie oczy. Już mam. I teraz tak. Przeskanuj całe swoje ciało, czy wszystko leży, czy jest rozluźnione. Czyli zwracasz uwagę na pięty, na łydki, na kolana, uda, brzuch, plecy, ramiona, kark, ręce, szyja, głowa i pierwsze oko. Chodzi o to, że jak zwracasz uwagę na każdy z takich elementów swojego ciała, to od razu poczuj, czy one jest napięte. Jeżeli trzeba, to rozluźnij. Często jest tak, że jak rozluźnimy kark, dopiero nam głowa do tyłu ucieka. Że jak rozluźnimy ręce, dopiero one się kładą. I nogi, i brzuch, i wszystko. Często jesteśmy bardzo spięci. Kto opanował technikę rozluźniania się, potrafi w 3-4 sekundy zasnąć dokładnie. Dlatego, że tak właśnie się relaksuje, że człowiek zasypia dopiero, gdy ciało się rozluźni. Wcześniej się nie zaśnie. Dlatego techniki relaksacji, rozluźniania są bardzo, bardzo ważne. Ludzie, którzy są spięci, nerwowi, mają problemy ze spaniem, z leżeniem, ze wszystkim. Dlatego ważne, żeby pracować nad sobą i rozluźniać. Więc teraz tak, ty wyobraźni, przeskanuj całe swoje ciało, wszystko porozluźniaj, doprowadź do perfekcji, a ja w tym czasie wprowadzę Piotrusia. Piotruś, jesteś gotowy? Tak. Dobrze, w takim razie teraz ja policzę do 5, a ty zaśniesz. 1, 2, 3, 4, 5. I śpisz. Ja przenoszę cię teraz do źródełka, doprowadzam do ciebie czystą twoją energię, wzmacniam miliardkrotnie. Teraz taka fala przechodzi światła, resetuje cię na wszystkich poziomach ciał i zmysłów i jesteś teraz ciszą i obserwatorem. Teraz przenoszę ciebie do naszej apteczki. Jesteś w naszej apteczce. Przed tobą stawiam klatkę diamentową, taką specjalną. I do tej klatki wstawiam Bogdana. Włączam taki program specjalny, który wciąga wszystko, co jest Bogdana i co jest nie jego. W całej jego przestrzeni, wszystkich poziomów, ciał, zmysłów. Wszystko wciąga. Wszystkie karmy, kary, winy, jakieś klątwy, byty. Jakieś długi karmiczne, karmy całe z wszystkimi powiązaniami, wszystkie śluby, pieczęcie, jakieś umowy. Bogdanie, czy chciałbyś się uwolnić od sakramentów kościelnych? Oczywiście. Słuchaj, w takim razie wszystkie sakramenty kościelne, chrztu, bierzmowania, komunii, śluby różne, przyrzeczenia, zobowiązania, kiedy dzieci, jak są małe, nieświadomie wkładają jakieś przyrzeczenia czy coś, to się później leczę, więc wszystko absolutnie teraz ja łamię, niszczę wszystkie i wrzucam do tej klatki, ale również też z innych wcieleń, z innych inkarnacji, wszystkie, jeżeli miałeś tam jakieś śluby, na przykład zakonne, milczenia, ubóstwa, czy jakieś tam posłuszeństwa, obojętnie jakie, czy pamiętasz, czy nie pamiętasz, nie ma znaczenia, wszystkie śluby, pieczęcie, umowy, zobowiązania, teraz ja je wszystkie łamię, niszczę i wpadają do tej klatki. Wszystkie klątwy, wszystkie byty, wszystkie jakieś złorzeczenia. Absolutnie wszystko. Ze wszystkich twoich ciał, wszystkich zmysłów, na wszystkich poziomach całego twojego istnienia i poza, poza, poza. Jeszcze wzmacniam tą energię tego programu biliardkrotni. On to wszystko z całej przestrzeni wciąga i ostatnie wejdzie na czerwono. To, co będziesz ostatnie, obojętnie czy małe, czy duże. Piotruś, czy są jakieś śluby takie zakonne typu milczenia, ubóstwa, jakiejś ciężkiej pracy, posłuszeństwa? Są. Dobrze. Czy są jakieś byty? Jest kilka.
Czy są jakieś klątwy? Też kilka. O, no dobra. W każdym bądź razie wszystkie kary, winy, wszystko teraz leci do tej klatki. Piotruś, jak ostatnie wejdzie, to mi powie. Jest. Dobrze. Ja zamykam klatkę, nakładam miliard warstw folii, przez którą nikt ani nic nie może się wydostać stamtąd. Tylko czyste istnienie, jakim jest Bogdan. Teraz podaj Bogdanowi rękę, żeby wyszedł stamtąd. Jako czysta energia. Wyszedł. Dobrze. Ja teraz doprowadzam do Bogdana jego najczystszą energię z istnienia, to jest białe światło, wypełniam. Wzmacniam miliardkrotnie, ono wchodzi przez czakrę korony do wnętrza. I teraz wypełnia. Bogdan rośnie, staje się coraz większy, coraz czystszy, coraz potężniejszy. 10 razy, 100 razy większy i 1 000 000 razy większy. Bogdan, powiedz mi, mamy spalić to wszystko, co żeśmy tam odczepili od ciebie? Tak. Na mocy wolnej woli ja zanoszę klatkę do słoneczka. Słoneczko opróżnia tą klatkę, spala to wszystko znika i nie istnieje, nigdy nie istniało, nigdy jesteś nie będzie. Ty, Bogdan, jesteś absolutnie wolny jako istnienie na wszystkich poziomach ciał, zmysłów i poza. Powiedz mi, Bogdan, czy poczułeś cokolwiek przy tym oczyszczeniu, czy nic? Jak wchodziła energia, poczułem, jakbym puchnął. Coś podobnego. A czyli czułeś, że coś cię wypełnia? Tak. Dobrze, w porządku. W takim razie teraz, Piotruś, ja ciebie przenoszę na najwyższy poziom czystej świadomości istnienia Bogdana i ty od samej góry do samego dołu wszystko sprawdzaj, oczyszczaj, usuwaj, naprawiaj i przeprowadź energię i świadomość od samej góry do samego dołu, żeby był przepływ swobodny. Będziesz pracował w tle, a przy okazji będziesz obserwatorem. Dobrze? To teraz bierzesz się do pracy. Bogdan, teraz otwórz sobie oczy i powiedz, co widzisz na wprost. Widzę sufit. Sufit, dobrze. A teraz powiedz mi, czy masz na suficie coś, jakąś lampę albo coś takiego, albo plamę jakąś, coś, co byś mógł jakby no, popatrzeć na to i sobie zapamiętać ten obraz. Mam. Dobrze, co to jest? To jest takie łączenie listew na suficie. Bardzo dobrze. To teraz przyjrzyj się bardzo wyraźnie temu, tak z drobiazgami, ze szczegółami, tak jakbyś chciał zrobić zdjęcie dosłownie oczami. I teraz przyjrzałeś się, zamykasz oczy i powiedz mi, jak wyobraźnie się odwołujesz do tego momentu, gdy patrzyłeś, to widzisz tak samo to, czy jakoś inaczej? Widzę to takie rozbydlone bardzo. Dobrze, tak. Jeszcze raz otwórz sobie oczy. Spokojnie, ja cię chcę zsynchronizować, wiesz? Teraz otwórz sobie oczy i znowu przyjrzyj się temu detalowi, który wybrałeś. Przyjrzyj się bardzo dokładnie i staraj się go jakby tak zapamiętać sobie, że teraz patrzysz, bo chodzi o to, że po prostu tak byś chciał zrobić zdjęcie oczami. I teraz zamykasz oczy i teraz wyobraźni znowu odwołujesz się do tego momentu. Wyobraź sobie, że teraz patrzysz znowu tak, jak wtedy patrzyłeś. O, coś w tym sensie. Widzę. Widzisz to lepiej? Tak, widzę. Bardzo dobrze. Teraz znowu otwórz oczy, znowu się przyjrzyj temu. Bardzo dokładnie. I teraz zamykasz oczy i znowu wyobraź sobie, że patrzysz tak jak wcześniej. I teraz widzisz wyraźnie? Tak. Już teraz wiesz, o co chodzi? Chodzi tak. O tą synchronizację. Teraz otwórz sobie oczy, znajdź jeszcze jeden jakiś punkt. Obojętnie, co to będzie. Tak, jest. Masz? To teraz zwróć uwagę na obydwa. Przyjrzyj im się obydwóm. Tak bardzo wyraźnie, znowu, jakbyś robił im zdjęcie. Teraz zamykasz oczy i wyobraźni cały czas utrzymujesz przed sobą te dwa punkty. Żebyś je cały czas miał, jakby na siłę je wyciągasz. A ja całą twoją świadomość przenoszę na pięty, na łydki, teraz na kolana, uda, tyłek, brzuch, plecy, ramiona, kark, ręce, dłonie, szyja, głowa i pierwsze oko. Teraz, Bogdan, wyobraź sobie, tak sobie po prostu wyobraź, że ty leżysz na brzuchu i buzię i nos masz w poduszkę wciśniętą.
I teraz podnosisz wyobraźni tyłek do góry, wynosisz coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Teraz odpychasz się rękoma, podnosisz głowę, tułów i klęczysz na łóżku. Teraz jedną nogą stajesz z łóżka, drugą nogą podchodzisz do drzwi od swojego pokoju, ale nie otwierasz tych drzwi, tylko przechodzisz przez nie i jesteś na korytarzu. A teraz wyobraźni, bardzo szybko wyjdź na zewnątrz przed budynek. Zbiegnij tam i wyjdź na zewnątrz. I jak będziesz na zewnątrz, będziesz stał plecami do drzwi głównych od domu, a twarzą do dworu, to mi powiedz. No jestem. Dobrze, opowiedz mi wszystko od lewej strony do prawej, co jest. Po lewej stronie jest podwórko, garaż, samochód stoi przed garażem. Naprzeciwko mnie jest płot i po prawej stronie jest takie wyjście między budynkami w kierunku bramy na ulicę. Dobrze. Teraz Bogdan, wyobraź, ty masz samochód czy nie? W ogóle mam, ale nie tu. Dobrze, to nieważne. Teraz wyjdź na ulicę. Tak, jestem. Dobrze, teraz podjeżdża taryfa, ja ci zamówiłem, taka specjalna. Usiądź, ale koło kierowcy i jak zamkniesz drzwi, to mi powiedz. Tak. Dobrze. Ja teraz montuję takiego dużego GPS-a kierowcy, wpisuję adres, pod który on ma cię zawieźć i on najkrótszą drogą i bardzo szybko będziecie tam wiózł. Ja wpisuję, włączam, on rusza i już jedzie. A ty cały czas tylko obserwuj jazdę i jak już będziecie na autostradzie i on zajmie pas, to wtedy mi powiem. Tak, i jesteśmy. Dobrze, teraz ty widzisz, jak ja wyjmuję licznik kierowcy, kładę na siedzeniu, a wstawiam taki inny, swój licznik z diodami kolorowymi, wyświetlaczem takim i tam jest skala od 0 do 1000 km na godzinę. Teraz kierowca przyspiesza i ten licznik zaczyna już pokazywać 100, 300, 600, 900 i już 1000 km na godzinę pędzicie, samochód unosi się do góry i lecicie jak samolotem, bardzo szybko, prosto do chmur. Dolatujecie do chmur, wlatujecie w chmury i jesteście w chmurach. Dookoła za samochodem nic nie widać, tylko mgła. Powiedz mi, Bogdan, jakiego koloru jest ta mgła? Biała, szara czy jakaś inna? My jesteśmy w chmurze, w białej chmurze. Biała, dobrze. Teraz słuchaj, Bogdan, momentalnie się wynurzacie z tej chmury. Momentalnie jesteś... Jest słońce. Tak jest. Jesteście nad chmurami. Popatrz przez okno i powiedz mi, czy te chmury z góry wyglądają jak z samolotu, czy jakoś inaczej? No, tak normalnie. Nic innego nie widzę. Dokładnie, w porządku. Teraz słuchaj. Tam jak patrzysz przez przednią szybę, to w oddali jest najwyższa góra świata. Ona jest, wystaje z tych chmur, sam szczyt i on jest ośnieżony cały, a sam czubeczek jest równiutko ścięty jak stół i wielkości stołu. Teraz taryfiarz podlatuje pod ten szczyt, zatrzymuje się, ty wysiadasz, bosymi nogami stajesz na tej górze, a taryfiarz nawraca, macha tobie papa, ty jemu papa i pojechał. Pojechał? Pojechał. Dobrze, słuchaj. Stoję. Teraz weź wyobraźnię, poruszaj prawą nogą, powiedz, czy ten śnieg jest sypki, czy mokry, czy jakiś zmarznięty. I trochę mokry. Trochę mokry, dobrze. Słuchaj, a on jest biały, ten śnieg, czy szary? Jaki on jest? Taki nie biały, ni szary. No, taki różne odcienie ma. Dobrze. A powiedz mi, jak wygląda niebo na tej wysokości? Tak samo jak z ziemi niebieskie? Czy tu jest jakieś ładniejsze, czystsze? Trochę niebieskie, trochę takie ciemniejsze, tak wchodzące jakby w czarny, ale to nie jest czarne. Aha, czyli chodzi o to, że jakby już na tej wysokości bardziej widzisz czystość, głębię tego kosmosu? Tak, tak. Tak. Słuchaj, ja teraz policzę do trzech, zgaśnie światło i ty będziesz widział całe niebo z gwiazdami. 1, 2, 3. Aha. Widziałeś tyle gwiazd? Nie wiem, czy tyle, ale ja już widziałem, a teraz jest dużo. No właśnie, jak myślisz, widziałeś już tyle, tak dużo, czy pierwszy raz? Nie wiem, nie umiem powiedzieć, bo... Dobrze, dobrze, to nie są zawody, to jest zabawa. Słuchaj, teraz unosisz się do góry, lecisz w ten kosmos i lecisz teraz sobie wśród tych gwiazd, wśród galaktyk, mgławic. Widzisz te wszystkie układy słoneczne, widzisz całe
plejady różnych gwiazd. Powiedz, jak to wszystko wygląda, tak normalnie czy jakoś inaczej? Normalnie. Normalnie. Widziałeś już, kiedyś byłeś już w kosmosie, tak se latałeś jak teraz, czy pierwszy raz? Oczywiście, że latałem. No i wszystko jest tak samo, nie? Nic szczególnego. Dokładnie, dokładnie. Ja teraz zakładam ci okulary takie specjalne i widzisz cały kosmos w 3D. Co się zmieniło? Nic. Dobrze, a teraz zmieniam okulary na 6D. Ale to tak jakby takie niby jest, ale jakby dodatkowe promieniowania albo coś takiego, nie umiem tego nazwać. Dobrze, no przyglądaj się, przyglądaj. A teraz ci daję takie okulary, będziesz widział 100D i już widzisz. A to mi się wszystko rozmazuje. Teraz już jest jedno światło. To już nic nie widać. Że im daje się mocniejsze, tym bardziej. Znowu wracamy do 3D i teraz se w 3D oglądasz, bo teraz przynajmniej lepiej to wszystko widać. Teraz rozumiem. Tak. Popatrz się na Ziemię, jak Ziemia wygląda z kosmosu, jak wygląda nasz Układ Słoneczny, ile jest planet, jak wygląda nasza cała galaktyka. Ja to znam, ja tu byłem. Okej, w porządku. Chcę, żebyś sobie poszukał, zobaczył coś, czego jeszcze nie widziałeś. Żebyś posprawdzał. Ja chcę, żebyś się po prostu tak pobawił troszkę. Ja się bawiłem, ja już byłem nawet w innych układach. Bardzo dobrze. To w takim razie nie będziemy tracili czasu. Ja policzę do 3, znowu będziesz na górze i znowu będzie dzień. 1, 2, 3. Jesteś? Jestem. Dobrze. Posłuchaj, teraz tu są bardzo silne wiatry, Bogdan. Tu są tak silne wiatry, że wszystko porywają, co im stanie na drodze. A jeszcze wzmacniam ich prędkość do biliarda kilometrów na ułamek sekundy. I te wiatry porywają twoje ubranie. Ty tu stoisz nago, a one twoje ubranie zamieniają w pył i za tobą taką chmurę pyłu robią z tego ubrania. Teraz te wiatry porywają twoją skórę, mięśnie, wnętrzności, wszystkie twoje ciała, wszystkie twoje zmysły, wszystkie umysły, wszystkie klątwy, byty wszystkie, wszystkie twoje kary, winy, wszystkie te sakramenty, śluby, pieczęcie, umowy, wszystko całego twojego istnienia i spoza, obojętnie, wszystko to, co kiedykolwiek w swoich życiach, istnieniach wydarzyło się, bez różnicy, czy o tym wiesz, czy nie wiesz, czy pamiętasz, czy nie pamiętasz. Jesteś oczyszczany ze wszystkich poziomów całego istnienia i poza, jak powiedziałem. I teraz wszystko ten wiatr zrywa z ciebie, zamienia to w pył i dołącza do tej chmurki po ubraniu, a ty tu stoisz jako szkielet. Powiedz mi, jak wyglądasz jako szkielet? Śmiesznie, zabawnie, czy jakoś inaczej? Dziwnie, jeszcze ciebie takiego nie widziałem. A poskacz, poruszaj tak rączkami, nóżkami i powiedz, jak to wygląda. Taki pajac, taka kukiełka. Dokładnie. Wiesz co, Bogdanie, ja uważam, że każdy człowiek to jest taki pajac, i żeby nikt tego nie widział, to ubiera to w ciało, w ubranie i zaczyna zdobywać jakieś tytuły różne po to, żeby nie było widać, jaki naprawdę w środku jest pajac. I każdy z nas jest takim pajacem, mniejszym lub większym, to nie ma znaczenia. Chcesz się tego pajaca pozbyć na zawsze? Oczywiście, on jest niepotrzebny. Super, teraz wiatr go porywa, zamienia w pył i dołącza do tej chmury wszystko, co ciebie stanowiło. Kiedykolwiek i cokolwiek, cała twoja iluzja, wszystkie twoje programy, absolutnie wszystko, co ciebie stanowiło na wszystkich poziomach i poza, teraz jest w tej chmurze. Tą chmurę uderza potężny piorun, spala to wszystko i to wszystko znika. I to wszystko nie istnieje, a ty jesteś od tego wolny na wszystkich poziomach ciał i zmysłów. Powiedz mi, Bogdan, czy poczułeś jakąś ulgę, że się pozbyłeś tego wszystkiego, czy nic? Tak, i nie wiem, czy to tak jest, ale wydaje mi się, że się uśmiecham. O, pięknie. A dobrze, a teraz popatrz, jak wyglądasz na tej górze. Jak siebie widzisz? Nie ma mnie. Znaczy co, umarłeś? Nie, no jestem, ale mnie nie widać. No to jak, to znaczy jak jesteś, a cię nie widać, o co tu chodzi? Przeźroczysty. Jestem przeźroczysty. Pierwszy raz w życiu doświadczasz siebie w takiej formie? Tak.
Wiesz, chodzi o to, że to, co teraz widzisz i to, co teraz czujesz, to tym naprawdę jesteś. Ty nie jesteś Bogdan. Ty nie jesteś ani imię, ani nazwisko, ani człowiek. Ty jesteś istnieniem. W tej chwili wybrałeś sobie takie doświadczenie jako człowiek. Przybrałeś sobie odpowiednie tam ciało, odpowiednią rodzinę, znajomych, przyjaciół, odpowiednie różne jakieś tam gry i zabawy i jakby bawisz się w to. Tylko tyle, że jako to istnienie, które stoi tutaj, które tu jest, zaplanowałeś to wszystko. A gdy wszedłeś już w tą grę jako człowiek, jako Bogdan, zapomniałeś o tym. I to jest cała ta różnica. Teraz powiedz mi, jako to istnienie, jak tu stoisz, to powiedz mi, czy ty masz jakieś marzenia, czy tobie coś jest potrzebne, czy ty coś byś chciał. Jak się tu czujesz? Ja nic nie potrzebuję, jest mi dobrze. Rozumiesz teraz? Jako istnienie niczego nie potrzebujesz i jest ci dobrze. I teraz wyobraź sobie, jakbyś chciał tak dostać odpowiedź na pytanie, dlaczego w życiu niektóre rzeczy ci się nie udają, dlaczego chorujesz albo dlaczego coś tam się dzieje, to teraz wyobraź sobie, że wybierałeś to wszystko jako to istnienie na tym poziomie, czyli takiej błogości, spokoju, pomyślałeś sobie, pójdę na ziemię, będę Bogdan, będę się bawił dobrze. Ale nie miałeś świadomości, co to znaczy być tym Bogdanem, że w tej materii być Bogdanem to znaczy odczuwać. I później jako ta świadomość schodzisz na ziemię, naradzasz się i już gdy się rodzisz, już czujesz, że jesteś w worku jakimś, już zaczynasz czuć, że jesteś zniewolony. I tak później przyjmujesz wszystkie programy, że człowiek musi jeść, spać, że musi pracować, że musi dorastać, że musi się starzeć, że musi chorować, że musi umierać. Te wszystkie pierdoły i dyrdymały, którym jesteś pasiony, one stają się twoją prawdą i według tej prawdy żyjesz i doświadczasz. A zaczęło się tak niewinnie, jako istnienie nieświadome. To jest swojego rodzaju oszustwo. Ale tu ciebie nikt nie oszukał. Ty sam się oszukałeś, bo sam wybrałeś sobie takie doświadczenie, nie byłeś świadomy, a wybrałeś. Tak, tak. Wiele ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego ja? Dlaczego mi się to zdarza? No właśnie, bo sam sobie to wybrałeś, tylko wybierałeś z tego poziomu, jako istnienie. Nie wiedziałem, że to tak się stanie. Dokładnie. Jest taki fajny żart, opowiadanie, jak Żyd mówi, pójdę na wojnę, pozabijam wszystkich i wrócę. A mówią Żydzie, a jak ciebie zabiją? A mnie za co? I tak samo jest tutaj. My schodzimy jako to istnienie, myślimy, że my będziemy się bawić, będzie wszystko dobrze i nic nam się nie stanie. No pewnie, że nic by nam się nie stało, gdybyśmy byli świadomi. A tu się przykleja. A tu się zaczyna przyklejać różne programy, różne pierdoły. Zapominamy o tym, że jesteśmy istnieniem i zaczyna się z zabawy robić dziadostwo. Właśnie. To jest niesamowite, że popatrz teraz, jako to istnienie, niczego nie chcesz, nie potrzebujesz, nawet ci ciało niepotrzebne, nawet nie czujesz jakiegoś żalu, że tam na ziemi jakieś twoje dobra, majątki zostały czy coś. To nie ma żadnego znaczenia, bo jako świadomość ty wiesz, że to wszystko jest iluzja. Rozumiesz? Jako świadomość wiesz, dalej, że to jest iluzja. I dalej jestem. Tak, i dalej jesteś. Dlatego nie ma czegoś takiego jak śmierć. Nie ma czegoś takiego, to tylko niektórzy interes na tym robią i to bardzo dobry interes. Straszą z ludzią śmiercią, której nie ma, a to jest tylko zmiana formy. Raz się jest człowiekiem, raz zwierzęciem, raz rośliną, raz czymś innym, ale istnieje się zawsze. Tym istnieniem, którym teraz jesteś, jesteś zawsze, zawsze. Nie podlega to żadnym karom, winom, pierdołom i dymdymałom, niczemu. Ale jak wchodzisz w iluzję, to ta iluzja, w którą wchodzisz, w którą zaczynasz wierzyć, ona zaczyna tobą rządzić. Zaczynasz jej podlegać. Rozumiesz? Tak. Jak to ktoś kiedyś powiedział, stanie ci się według wiary twojej. I tak się dzieje. To bardzo niedobrze. Tak, ale to chodzi o to, że gdyby ludzkość była świadoma, gdyby były szkoły świadomości, gdyby ktoś uczył tego, a tu się uczy zupełnie czegoś innego. O, to jest złoty interes. Piękny interes. To jest, jak to mówił Mosiek, to jest wieczny interes. Ojca. Tak, i oni robią wieczny interes. Tylko oni durnie nie wiedzą o jednej rzeczy, że w tym interesie oni też są ubabrani. I to bardzo. I bardziej tak. Ode mnie. Dokładnie, dokładnie.
Dlatego, że człowiek świadomy uwalnia się od tego wszystkiego, już nie chce nachapać się, nie chce oszukiwać, nie chce być multi-fulti-miliarderem, nie chce mieć korporacji, tylko chce żyć. Ja nie umiem spać w dwóch łóżkach naraz. No właśnie, ale niektórzy tego nie rozumieją, że nie można zjeść więcej niż możesz zjeść, nie można się wyspać dwa razy bardziej, nie można pić dwóch kaw czy jeść dwóch obiadów naraz. Ludzie tego nie rozumieją i już później mają tak dużo, że zapominają się i dalej, potem wydziwiają to, co właśnie... To tak jak choroba. Tak, to jest choroba. To jest choroba nieświadomości. To jest tak zwany głód. Głód czegoś. Oni nie wiedzą czego. Tylko problem jest w tym, że ten głód dopada nas wszystkich. Każdy z nas ma jakiś głód. Jedni mają na punkcie pieniędzy, inni na punkcie jedzenia jeszcze, inni na punkcie ubrania jeszcze, inni na punkcie zbierania złomu, a jeszcze inni, nie wiem, zbierania ziół i tak dalej, to by można było wymyślać jeszcze przez ileś tam miliardów lat, co to ludzie mają. Dlatego, że właśnie nie ma czegoś takiego jak prawda. Nie ma nic, jesteś po prostu istnieniem. Teraz stoisz sobie na tej górze i mimo, że się nie widzisz, to widzisz tą górę, widzisz śnieg, chmury, niebo, słoneczko. Ja policzę do trzech i zniknie cała iluzja. Zostanie tylko prawda. 1, 2, 3. Powiedz, co widzisz, gdzie jesteś? Ja ciągle jestem na tej górze i słońce widzę. A siebie nie widzę, nawet nie widzę konturu. Siebie nie widzisz, bo ja już to zniszczyłem, całe twoje ciało. Całą iluzję o tobie ja zniszczyłem. Wszystkie programy starzenia się, choroby, tych otyłości, tego wszystkiego, co chciałeś się pozbyć, tego już nie ma. To wszystko spalone. Teraz masz nadwagę, czy nie? Ja mogę mieć... Rozumiesz? Chodzi o to, żebyś zaakceptował siebie takim, jakim jesteś. Jesteś idealną formą. Idealną formą, bo jesteś energią. Rozumiesz? Zaakceptuj to i właśnie tym się poczujesz. Dobrze. Właśnie o to chodzi. Chodzi o to, że wszystkie programy, które ty uwierzyłeś, one stworzyły ciebie takim, jakim byłeś. Teraz wszystko skasowałem, ich nie ma i jesteś teraz lekki, zdrowy, uśmiechnięty, wesoły. I niczego ci nie trzeba. I zadowolony. Bardzo dobrze, oczywiście. Teraz, słuchaj, lekko się unosisz do góry i jak ptaszek lecisz wzdłuż tego pobocza, tej góry ośnieżonej, widzisz pod spodem jakieś skały, śnieg iskrzący. Teraz wlatujesz w tą chmurę i znowu jesteś w tej chmurze, w której byłeś wcześniej. Powiedz mi, czy dalej jest takiego samego koloru ta mgła, czy coś się zmieniło? Nie, no ona taka chmurowata. Taka sama. Biała tam, gdzie trzeba, to jest trochę szare. Normalna chmura. Dobrze. Ale fajnie się leci. Słuchaj, teraz momentalnie wynurzasz się z tych chmur. Chmury są nad tobą, a pod tobą jest cała ziemia. Widzisz lasy, łąki, widzisz całą piękną Polskę, widzisz całą Europę, cały świat widzisz. Widzisz chiński mur, widzisz wieżę Eiffla, widzisz statuę wolności w Stanach. Widzisz Pałac Kultury nawet w Warszawie. Widzisz to wszystko dookoła. I powiedz, czy to jest coś jakieś dziwne, inne, czy normalne. Jak ty to widzisz? Znaczy nie widzę nic dziwnego. Nie ma nic dziwnego. Ja teraz obniżam twój lot i lecisz 50 metrów nad ziemią. Teraz już widzisz z bardzo bliska te lasy, łąki, jeziora, drogi, wioski. I tak sobie lecisz, oglądasz całą Polskę. Teraz całą Polskę oblatujesz dookoła i powiedz mi, podoba ci się Polska z lotu ptaka? Mnie to w ogóle się bardzo podoba, przyroda. Ja jestem częścią przyrody. I to dla mnie to jest radość, to jest przeżycie, to jest cudowne. Móc obcować z przyrodą to jest sztuka. Tak. Ja tego nie umiem nazwać, to jest coś nadzwyczajnego. Właśnie ludzie się za bardzo zapędzili w tą cywilizację. Ja doskonale wiem, że jestem tego cząstką i ja to akceptuję i ja to kocham. No. I ja mogę się przytulić do drzewa i z drzewem rozmawiać, to dla mnie nie jest nic dziwnego. Bo ono jest mną, ja jestem nim. Bogdan, teraz lądujesz na środku łąki.
piękna, duża łąka, same kwiaty na niej, różne, kolorowe, piękne kwiaty. Powiedz, jakiego koloru kwiatów jest najwięcej? Najwięcej to mi się wydaje, że jest takiego ziela na włoci, żółtej. Aha. Czyli, że chyba jesteśmy o tej porze. Tak jest. Tak, tak, bo my jesteśmy na bieżąco. Dobrze. Także ja ją lubię. Ostatnio widzę ją wszędzie. Tak, Bogdan, słuchaj, teraz zrobimy coś takiego. Stoisz sobie na tej łące, jest samo południe, środek lata, jest pięknie. Czujesz ciepłe, czyste powietrze, takie świeże, od lasu zawiewa takim żywicznym powietrzem. Tutaj kwiaty wszystkie pachną. Po prostu jest bosko. Ja policzę do trzech i na trzy staniesz się całą naturą. Jeden, dwa, trzy. Mogę powiedzieć tylko tyle, że dobrze mi, że jestem tam na chwilę, ale jest mi przykro, bo niszczymy ją. Nie, spokojnie. Wszystko jest dobrze. Chodzi o to, że tak ale, zawsze było, jest i będzie. Ale nawet woda nie jest taka sama. Nie, to nie o to chodzi, Bogdan. Słuchaj, od miliardów lat wszystko się dzieje na Ziemi to samo. Wcale człowiek nie niszczy przyrody. To są fanaberie polityków, cwaniaków. Naprawdę przyroda sama jakby ewoluuje w swoim czasie i wszystko się na niej dzieje samo. Powstają pożary, gdzie płoną miliardy hektarów ziemi, drzew, roślin, zwierząt, wszystkiego. Są powodzie, są wulkany, wybuchają. Przyroda tak żyje. Przyroda to jest taki organizm, który żyje właśnie w ten sposób. Podobnie jak człowiek. Człowiek to jest takim małym odzwierciedleniem tej przyrody. Tak samo mamy i katar, i gorączkę, i kubkę zrobimy różną. I różnie się zachowujemy. Tak samo zachowuje się nasza Ziemia. Ona żyje, tętni, cała przyroda, wszystko to jest jeden wielki organizm. Naprawdę człowiek jest za malutki, żeby cokolwiek zniszczyć. Tylko bomby atomowe tego typu to tam niszczą przyrodę, bo dlatego, że zmieniają pewną strukturę energetyczną. Ale jeżeli chodzi o kataklizmy czy coś, to ludzie, żeby wszyscy jak się wściekli, to nie są w stanie zaszkodzić, zrobić takich spustoszeń, na przykład jak robią płonące lasy, czy jakieś fale tsunami, czy coś innego. Także tu pod tym względem nie przejmuj się. W ogóle przyroda sama dba o siebie i Ziemia od czasu do czasu robi coś takiego jak kot. Wszczepie się tak mocno, że wszystko spada, wszystko jest zalane wodą, wszystko jest wymieszane i od nowa się układa całe życie. Co jakiś czas Ziemia się resetuje, jeżeli zachodzą jakieś procesy. Ale tak naprawdę to jak ja obserwowałem te wszystkie wydarzenia, o zresztą, co ja tu będę dużo gadał, ja teraz przenoszę ciebie w takie miejsce, z którego ty widzisz całą historię Ziemi. W takim przyspieszonym jakby filmie widzisz początki, jak Ziemia powstaje i widzisz wszystkie całe cykle, jakie ta Ziemia przechodzi i jak co jakiś czas przechodzi to samo. I widzisz wszystkie cykle aż do chwili obecnej. I widzisz wszystko to, co się na Ziemi działo, dzieje i będzie działo. To mi się kojarzy takie jakby fale. Tak, to są takie właśnie cykle. To się wszystko dzieje tak, że zaczyna się coś, kończy, zaczyna, kończy, zaczyna, kończy. I zawsze tym punktem zero są właśnie powodzie. Powodzie, które zalewają całą Ziemię, resetują wszystko, potem woda opada, a opada tylko dlatego, że gdy jest chłodno, z atmosfery woda opada, a w atmosferze mamy tyle samo wody, co na Ziemi. Czyli te wszystkie oceany, to wszystko, co mamy, to jeszcze raz taka ilość wody jest w powietrzu. I teraz, gdy schłodzi się, to co teraz ci zboczeńcy robią, na siłę chcą schładzać, bo mówią o jakimś efektach cieplarnianych. Oni po prostu są debile, nieświadomi, no ale trudno. Chodzi o to, że jeżeli się schładza ziemię, to
dochodzi do takiej sytuacji, że gdy się mocno schłodzi, to wtedy wszystka woda siada na ziemi i gdy siada na ziemi, wtedy zaczynają być powodzie, zaczyna wszystko zalewać. I takie cykle właśnie są. Są to uwarunkowania związane też z obrotem ziemi, z naszym układem słonecznym. Tam wiele rzeczy się składa na to. Tu człowiek tak naprawdę nie odgrywa żadnej roli. Absolutnie żadnej. Poza tym, że na przykład właśnie teraz jacyś idioci rozsiewają te pyły w powietrzu, żeby odbijać słońca ciepło, żeby schładzać, żeby nie było za ciepło. To nic nie daje i to nic nie da, bo Ziemia jest zbyt wielkim organizmem. I wcześniej czy później ludzie tylko zapłacą większą cenę za tych idiotów. Bo to nie można ich inaczej nazwać. To są po prostu idioci. Że oni próbują ingerować w naturę. Nie wolno ingerować w naturę. Natura ma własne cykle. I ona według tych cyklów się rządzi, a my mamy się tylko dostosować do niej i żyć zgodnie z nią. I będzie wszystko dobrze. Jak zaczniemy mieszać, zaczniemy motać, to tylko jedynie tam ktoś tych trochę dolarów zarobi za te pyły, które sprzedaje tym wszystkim idiotom użytecznym na świecie, bo wiemy, że to wszystko idzie z jednego źródła i rozsiewane to jest, to tylko tyle, że tam trochę kasy zarobią, ale to i tak na nic im się ta kasa nie zda, bo i tak nastąpi oczyszczenie. Więc teraz chodzi o to, żeby zrozumieć jedną rzecz, że Ziemia to jest organizm, który sam potrafi o siebie zadbać. I teraz, żeby była równowaga, absolutna równowaga, każdy człowiek powinien zająć się sobą, tylko sobą, ani ziemią, ani niczym innym, tylko zająć się sobą. Im większa równowaga, cisza, synchronizacja jest w człowieku, tym bardziej to wpływa na ziemię, na całość. To my naszymi myślami potrafimy przeszkadzać, potrafimy manipulować. I to jest bardzo ważne, żeby być cichym, spokojnym, zrównoważonym i nie kombinować. Zwróć uwagę, że wiele takich sytuacji się wydarzyło, że na przykład ktoś tam powiedział, jakiś jasnowic albo jakiś inny, przeważnie to robią tak zwani ludzie, którzy mają pewne zaufanie społeczeństwa, najpierw wypracują to zaufanie, a później oni mówią, będzie wojna, albo będzie powódź, albo będzie krach, albo będzie coś tam, klęska nieurodzaju, albo ten. I gdy ludzie im uwierzą, zawsze się to spełnia. Zawsze. Ale jeżeli ludzie im nie uwierzą, a ostatnio ludzie już tak są skołowani, że nikomu nie wierzą i to jest wielkie szczęście, bo już tyle tych wojen ostatnio przewidziało wielu jasnowidzów, wielu różnych cudaków, że po prostu głowa mała. Okazuje się, że brak tej naiwności ludzi powoduje, że te wojny nie występują, że te rzeczy się nie dzieją. Rozumiesz? Chodzi o to, że każda teoria musi mieć swoje zasilanie. Tak jak samochód musi mieć akumulator, żeby go odpalić, tak każda informacja musi mieć swoje zasilanie. Jeżeli taki człowiek wypuszcza jakąś informację, a inni nie uwierzą w nią, to nie będzie tego. Koniec. Można skasować każdą wojnę, można skasować wszystko. Chodzi o to, żeby tylko nie być idiotą takim, że kasować, tylko aby po to, żeby kasować. Dlatego ten wzrost świadomości odbywa się tak powoli. Dlatego, że ludzie, gdyby zrozumieli momentalnie, jaką mają potężną moc, by tak namieszali, że nastąpiłaby tak zwana samodestrukcja. A dlatego jest ważne, żeby każdy wzrósł w świadomości. Gdy wzrośnie w świadomości, to wtedy, gdy już ma jakby wiedzę o swojej mocy, o swojej potędze, nie będzie nic robił. Dlatego, że ma świadomość, że nie wolno, no nie wolno to złe słowo, że nie powinno się mieszać w żadne cykle. Tak jak my chcemy żyć i nie chcemy, żeby ktoś nam mieszał i mówił, co mamy robić, jak mamy żyć i tak dalej, tak samo nie powinniśmy robić to z innymi. I nie ma znaczenia, czy to jest inna osoba, czy to jest ziemia, czy to jest cokolwiek, czy nawet zwierzę. Nie powinniśmy w nikogo ingerować. Jeżeli sami chcemy być radośni, szczęśliwi, wolni, powinniśmy taką atmosferę stwarzać wokół siebie, a nie, że mówić, ja jestem wolny, ale ty nie jesteś wolny, ty jesteś niewolnikiem. Bo wtedy stawiamy siebie w podobnej sytuacji. Czy złości, czy nienawiści, czy coś. To wszystko jest bardzo proste, zresztą wiesz o tym, bo przeżyłeś troszkę i tyle coś i wiesz. To jest prawo naturalne. To nie jest prawo naturalne. To jest program, który został zaakceptowany i on funkcjonuje. A ludzie próbują ciągle manipulować z nim.
ciągle manipulować, ciągle zmieniać i wtedy powstają problemy. Chodzi o to, że nawet to, co tu masz pisane, żyj i pozwól innym żyć. No bo o to chodzi. To o to chodzi, tylko o to chodzi, żeby nie manipulować, żeby nie kierować niczym. Dobrze, teraz jesteś trawą. Powiedz, jak się czujesz jako trawa? Fajnie, no tak normalnie. No to jak masz się czuć trawa? Jak trawa. Dobrze, a teraz jesteś na przykład tulipanem. Jak się czujesz jako tulipan? No nie umiem powiedzieć, no tak normalnie. A jakiego koloru jesteś tulipanem? Żółty. Żółty, dobrze. A teraz jesteś młodą brzuską. Powiedz, jak się czujesz jako brzuska młoda? Lubię wiaterek, taki lekki. Jak to listki, tak. Dobrze. A teraz jesteś młodym dębem, taki, co ma 50 lat. Jak się czujesz jako dąb? Silny taki. Zadowolony z siebie. Dobrze. A teraz jesteś na przykład dębem, ale Bartkiem, który ma ponad 1000 lat. Jak się czujesz jako dąb Bartek? No, taki staruszek taki. Tak prawdę mówiąc, to już ciężko. Ciężko? Ciężko. To już swoje widziałem. Tak. Teraz właśnie masz całą wiedzę jego przez ten ponad 1000 lat, co on widział i co doświadczył. Właśnie, i to taki ciężar daje. Czyli wiedza jest ciężarem? Takie doświadczenie, tak. Przeżycia i to wszystko, to jest taki ciężar. Dobrze. W takim razie z powrotem teraz na łące jesteś kwiatuszkiem stokrotką. Malutką stokrotką jesteś wśród traw. Jak się czujesz? Bardzo miło, fajnie. A teraz jesteś powietrzem. Jak się czujesz jako powietrze? Też dobrze. A teraz jesteś całą wodą na ziemi. O, fajnie. Tak się kołyszę. Tak przyjemnie. Dobrze, teraz jesteś całym lasem, iglastym lasem, takim powiedzmy stuletnim. To też jest miłe uczucie. Dobrze, a teraz jesteś całym kosmosem. To ja bym to określił jako potęga. A teraz jesteś całym absolutem. To jest niewyobrażalne ogrom. A teraz jesteś całym istnieniem. To ja bym to powiedział, mogę wszystko. Tak jest. Mogę wszystko. Dokładnie, możesz wszystko. Tylko dlatego, że wiesz, że możesz, a do tej pory nie wiedziałeś. Teraz już wiesz, możesz naprawdę wszystko, dlatego, że wszystko to, co jest, to ty stworzyłeś. To nie są żarty. To wszystko ty stworzyłeś. I dlatego ten świat, to jest twój świat. Tych ludzi wszystkich, których stworzyłeś, to stworzyłeś po to, żebyś miał z kim rozmawiać, żebyś miał, nie wiem, kolejki, tłoki gdzieś tam, żeby coś się działo na świecie. To jest cała historia. To jest twoja zabawa. Każdy z nas ma taką swoją zabawę. Wszyscy razem połączyliśmy te swoje zabawy i bawimy się wszyscy razem. Jako jedność. To dlatego tyle ostatnio się śmieję. Dokładnie. Jest mi dobrze. Dobrze. W takim razie teraz znowu jesteś tym istnieniem, tą energią, która unosi się nad tą łąką. Teraz unosisz się coraz wyżej i lecisz sobie tak 25 metrów nad powierzchnią ziemi. Lecisz i wlatujesz w wielkie miasto.
wielka metropolia nowoczesna, drapacze chmur. Wszystko jest za szkłem. Ty lecisz tak na wysokości 25 metrów. Po lewej, po prawej stronie są te wieżowce, na dole ulice, są tam jezdnie, samochody, ludzie. A po lewej, po prawej stronie widzisz za szybami ludzi, jak są w domach, w restauracjach, w pracy, w biurach. Wszędzie gdzieś tam, jak to normalnie ludzie żyją. Jak tak sobie lecisz i przyglądasz się temu wszystkiemu, powiedz mi, czy oni ciebie widzą? Oni nawet nie wiedzą, że jestem. To co, oni żyją, czy nie? Oni są zajęci sobą. Nie wiedzą o moim istnieniu. Ale oni w ogóle wiedzą o tym, że oni są? Czy nawet nie wiedzą, że i oni są? A ja nie wiem, czy jak patrzysz się na nich, to wydaje ci się, że oni są świadomi, że oni są świadomi tego, że się tak poruszają, coś robią, czy nie? Oni zajmują się sobą, tam jakieś z tego, jak takie kukiełki. No tak, ale jeżeli te istoty zajmują się sobą, czy to znaczy, jak ich odbierasz, że oni są jakby zamknięci w jakimś malutkim świecie swoim? Tak, czy oni tak. Zajmują, czy mają świadomość całego świata teraz, czy nie? Nie, nie. Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że teraz namacalnie widzisz, jak wygląda człowiek. Że im bardziej otwarty, świadomy, postrzega cały świat, całość. Człowiek, który jest bardzo ograniczony... Rozumiem. To tak jakby coraz mniejsze pudełko. Dokładnie o to mi chodzi. O to mi chodzi, że ten człowieczek, on myśli, że jest i że coś znaczy, że coś robi, a tak naprawdę... Im więcej rozwalisz pudełek, tym większy jesteś. Dokładnie. Dokładnie o to chodzi. Im więcej ograniczeń rozpuścisz, tym bardziej jesteś wolny. Człowiek najbardziej jest wolny ten, który jest otwarty na każdą wiedzę. Na wszystko, gdy jest otwarty. To o to chodzi, żeby być otwarty, a nie zamykać się w jakichś teoriach, dogmatach, pierdołach, dyrdymałach, tezach, szlak wieczymi, jakby to nie nazwać. Ludzie wymyślają jakieś historie i udoskonalają do perfekcji, czyli zamykają się w nich. Tak. A tu chodzi o to, żeby się otworzyć, żeby żadna teoria nami nie zawładnęła. Żadna historia, żadna prawda, bo nie ma żadnej prawdy. Patrz, ile ludzi wierzy w Boga. Powiedz mi, kim, czym jest Bóg? Albo go nie ma, albo jest mną. Dobrze, to teraz ja przenoszę ciebie tam, gdzie jest Bóg? Jesteś teraz tam. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, gdzie jesteś. Ale ja go nie widzę. Ja w pustce jestem. Ty jesteś tam? Ja jestem, a jego nie ma. A wokół pustka. To znaczy, że nie ma Boga? Tak. Myślałem, że coś się pojawi, a tu nic. No chyba, że ja. No dobrze, a powiedz mi, czy czujesz, że jest coś oprócz ciebie, czy tylko ty jesteś? Mnie się wydaje, że coś jest, ale ja tego nie widzę. Dobrze, w porządku. W takim razie to, co tobie się wydaje, że jest, ja to materializuję i to stoi przed tobą. Co to jest? To takie... Najbardziej bym to określił jako chmura światła, coś takiego. Dobrze, zapytaj się tej chmury światła, kim jesteś? Kim ty jesteś? No niby mówisz, że Bogiem, ale to takie, to nie jest takie pewne. Masz wątpliwości? Tak. A dlaczego? Skoro się pojawiło przed tobą, to dlaczego masz wątpliwości? To nie mówi tak pewnie. No dobrze, to powiedz do niego w ten sposób. Jeżeli jesteś Bogiem, to czy możesz zrobić tak wielki kamień, żebyś go nie mógł podnieść? Nie może. Nie może, to znaczy, że nie jesteś Bogiem, skoro nie możesz. No nie może. To powiedz, kim jesteś, skoro nie możesz tego zrobić, to powiedz, kim jesteś. To jesteś oszustem, skoro mówisz, że jesteś Bogiem, a nie możesz tego zrobić. Powiedz, kim jesteś. Dobra. Takie
oszukuje mnie tutaj coś, no coś nie tak jest. No musisz teraz, Bogdan, sam to rozkminić. Coś tu jest nie tak. No to zadaj mu jakieś... To jest jakaś taka iluzja, takie... Próbuję mi coś powiedzieć, ale to ja dobrze wiem, że to jest nieprawda. Spróbuj jakoś tak porozmawiać, żebyś się dowiedział prawdy. Tak zwanej prawdy. Ale no... Pytam, kim jest, a to jakoś tak nie odpowiada, tak nieszczere, takie nieprawdziwe. Dobrze, zapytaj się go, skąd się wziął. A skąd ty tutaj? Ale ja nie wiem, to teraz się zmienia. Dobrze, ale co ci odpowiedział? Nic nie odpowiada, cisza. Piotruś, czy on coś odpowiedział? Ukrywa się. Jakby przywędrował. Ja usłyszałem, że on powiedział, przywołałeś mnie. Że ty go przywołałeś. Ja nie wiem, kto to. Ja nie umiem ocenić. Nie rozpoznaję. Piotruś, jak to coś wygląda? Dowiedz się, o co tu chodzi. To zmiennokształtne jest. Jakby nie mogło formy złapać. Dobrze, to zapytaj się go, skąd się wziąłeś? Skąd się wziąłeś? Z przestrzeni. A dlaczego się tu pojawiłeś? Dlaczego się tu pojawiłeś? Bo miał się pojawić. Dobrze, to w takim razie jeszcze raz powiedz, kim ty jesteś? Ty jesteś? No powinien być Bogiem. Co on odpowiedział? Że powinien być Bogiem. Powinien być Bogiem, dobrze. To kim jest Bogdan? Jego pana. Bogdan jest twoim panem, tak? To znaczy, że... No dobra, no muszę to zadać. To znaczy, Bogdan cię przywołał? W pewnym sensie tak. No dobrze, ale przecież ty wcześniej nie istniałeś, więc skąd ty się wziąłeś? Sam nie wiem. Bogdan, co ty o tym myślisz? Ja jestem kompletnie skołowany. Ja nie wiem, nie umiem tego ocenić, nie umiem tego rozpoznać. Dobrze, to ja wam powiem, o co tu chodzi. Chodzi o coś takiego, że to jest pewna energia z tak zwanej przeszłości. Kiedyś dawniej twoja wiara w Boga była, nieważne na ile ona była. I dlatego pozostało coś takiego, jak właśnie ta emanacja tej wiary. I to coś się pojawiło teraz jako właściwie takie szczątkowe coś. Takie wspomnienie. Takie wspomnienie, tak. Dlatego to już ani nie może się określić, ani nie może pokazać, jakby przybrać formy, ani nic, bo to już jest takie, jakby prawie już umierało całkowicie. Chodzi o to, że u człowieka wierzącego, takiego naprawdę wierzącego, to tu przed nim by stanął Bóg. On by się dla niego stworzył z jego wyobraźni, z jego energii, stworzyłaby się postać wręcz człowieka o jakimś tam, nie wiem, cudownym obliczu i tak dalej, tych wszystkich purpurach i jakichś tam szatach i tak dalej, bo dlatego, że to by było żywe, mocne. Im większy jest jakby ktoś, bardziej jest taki, powiedzmy, fanatyk wiary, to każdy fanatyk wiary zobaczy właśnie Boga, zobaczy Jezusa, zobaczy właśnie, dokładnie widzi te postacie. Człowiek, który już wie, że to są pierdoły i derdymały, a mimo to jeszcze jakieś ślady są, bo już właściwie od tego odszedł bardzo daleko, od tego czegoś, ale gdzieś tam kiedyś było, więc to tak bardzo powoli odchodzi, bardzo powoli, dlatego że zawsze w nas jest jakieś ale. Już człowiek, który nie ma ale, to tego nie ma. A jeżeli mamy ale, że pewnie coś jest, że pewnie jakaś energia jest, że pewnie jakiś absolut, pewnie coś tam jest. Już nie nazywamy tego Bogiem, nie nazywamy tego tamtym czy tamtym, ale uważamy, że jest coś potężnego i wtedy to jest to właśnie echo.
ono się utrzymuje tylko dlatego, że myślimy, że jednak coś musi być, bo przecież ten świat jest taki piękny, doskonały, dlatego że nam jest wmówione, że Bóg stworzył świat. To bogowie stworzyli świat. Bogowie, to znaczy każde istnienie tworzyło sobie. Przez miliony, miliardy lat se tworzyło i dalej tworzy. Każdy z nas jest takim Bogiem, kreatorem, stwórcą i cały czas kreujemy, my cały czas wymyślamy, my cały czas udoskonalamy. Patrzymy na coś, udoskonalamy i już się zmienia. I cały czas dlatego się wszystko zmienia, w detalach się zmienia. Jako całość podstawy są te same. Zawsze były góry, zawsze były lasy, zawsze były rzeki, jeziora, zawsze było słońce, niebo. Zawsze to wszystko było, bo to jest taki punkt stały dla kreatorów. A gatunki kwiatów, gatunki zwierząt, roślin rozwijamy, rozszczepiamy, klonujemy. Jesteśmy takimi kreatorami na wszystkich poziomach. Tak naprawdę to jesteśmy wszystkim i na wszystkich poziomach jesteśmy. Jesteśmy takie jak ruskie babożki, jedna w drugiej. I tylko z którą się utożsamiamy, to tą widzimy jako siebie. A to, że jest nas ileś, to tylko wtedy, gdy jesteśmy o wyższej świadomości. Jeżeli potrafimy stanąć z boku i zobaczyć na siebie. Teraz ja ci, Bogdanie, pokażę, o czym ja mówię. Teraz stoisz, a ja przed tobą otwieram ekran i na tym ekranie widzisz swoje wszystkie emanacje we wszystkich doświadczeniach. W całym istnieniu. I zobacz, w jakich formach doświadczasz, na ilu poziomach, w jakich istnieniach. Ile tego jest? Ogromna ilość. Dokładnie. Jak zobaczyłem, jak się to zaczęło dzielić, mnożyć i rozpierać, to normalnie... To nie można policzyć. Rozumiesz teraz? Już teraz rozumiesz, kim jesteś? Ty tylko jesteś świadomy w tym punkcie, ale istniejesz we wszystkich punktach i w każdym punkcie jesteś świadomy. Tylko nie masz świadomości całości. I to jest głównym problemem. Że nie masz całej świadomości, o, chociaż już teraz masz. Rozumiesz teraz to? Nie, no ile tego jest? Tak jest. I wszędzie tam, wszędzie jesteś. Ty tam, wszędzie jesteś. I wszędzie tam myślisz, że tylko tam jesteś, a nigdzie indziej. To jest śmieszne. To jest po prostu śmieszne. Wszędzie jesteś. Naprawdę wszędzie jesteś. Gdybyś miał świadomość tego, że jesteś wszędzie, to w momencie stałeś się jednością. Świadomą jednością. Co ty o tym myślisz? To dla mnie takie coś to swojego rodzaju objawienie. Takie postawienie sprawy. Jesteś gotowy, to ci pokazałem. Chodzi o to, że wiele rzeczy jest, które mógłbym ci pokazać, ale nie na wszystko jesteś gotowy. Dlatego robię to, co jesteś w stanie przyjąć. Bo nie ma sensu wprowadzać cię w twoje przestrzenie, których nie będziesz rozumiał. Nie ma po prostu sensu. Dlatego próbuję ci dać większy obraz samego ciebie. To i tak już rosnę. Dobrze. W takim razie ekran znika. Nie będziemy ci tu w głowie mieszać. Teraz dalej lecisz sobie i teraz lądujesz na słonecznej, pięknej plaży. Jest środek lata, samo południe. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, czy już byłeś kiedyś na tej plaży, czy jesteś pierwszy raz? Na tej nie. Tu są palmy. Jeszcze nigdy pod palmami nie było. Widzisz? A to jest pięknie. Dobrze. Słuchaj, jak powiedziałem, jest samo południe i środek lata, jest bardzo gorąco. Jest 50 stopni na dworze. Taki upał, jest tak gorąco, że po prostu aż nie ma się ochoty palcem ruszyć. Tak jest fajnie.
teraz piasek na tej plaży jest nagrzany do metra i ty się zakopujesz w ten piasek otula cię ze wszystkich stron, czujesz jego ciepło, czujesz jego miłość, czujesz taki kochany, wyjątkowy. Jesteś w objęciach Matki Ziemi. Powiedz, czy kiedykolwiek się tak czułeś jak teraz, czy pierwszy raz? Tak jak teraz, to pierwszy raz. Ale czułem coś podobnego. A kiedy? A, to też było w hipnozie. I poczułem miłość, ale ja nie wiem od czego. Mm-hmm. Ale to było dobre. Dobrze. A teraz czuję miłość i ciepło. I dobrze mi. Teraz Matka Ziemia jako żywioł zabiera wszystko z ciebie, to co powstało w związku z nią. Wszystkie jakieś karmy, przeżycia, bóle, cierpienia, obojętnie co, choroby, wszystkie brudy, świństwa. Zabiera z ciebie, ściąga ze wszystkich twoich ciał, zmysłów, umysłów na wszystkich poziomach całego istnienia i poza. Ściąga to, zjada, spala to, znika i nie istnieje, a ty jesteś od tego wolny. Na wszystkich poziomach ciał i zmysłów i poza, jak mówiłem. Teraz wynurzasz się z tego piasku, stoisz na tej plaży w promieniach słońca, czystej, pięknej przestrzeni, rozejrzyj się dookoła. Powiedz mi, z czego Matka Ziemia jako żywioł cię oczyściła? Z czego cię uwolniła? Co zabrała? Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że z siebie. Z cząstek siebie. To wszystko, co powstało w związku z nią, zostały zapisy, emocje. I to zabrała z powrotem do siebie. Dokładnie, dokładnie. A ciebie uwolniła. Powiedz mi, jak się teraz czujesz? Taki ogromny oddech dostałem, taki, nie wiem jak to określić, ale taki zdychnąłem tak. To taka ulga jakby. O, tak najlepiej chyba. Tak. Dobrze, słuchaj, powiedz mi teraz, po której stronie ciebie jest słoneczko? Tak, jak stoję, to tak jakby troszeczkę po prawej od twarzy. Dobrze, popatrz mu tak prosto w twarz i powiedz na głos, kocham cię, słoneczko. Jak ja cię kocham. No też. Słoneczko teraz wysyła do ciebie promienie, bardzo silne promienie, one mają moc biliarda największych laserów na świecie, jeszcze wzmacnia mnie 100 biliardów krotnie. One docierają do ciebie, te promienie, te energie, otaczają ciebie ze wszystkich stron całego istnienia i poza, pod spodem zamykają, następuje wybuch i wszystko spalają, wszystkie programy, absolutnie wszystkie emocje, do zera. Wszystko to twoje, nie twoje, twojego istnienia i poza. Teraz te promienie zabierają to wszystko, co należy do słoneczka, co powstało w związku z nim. Tam w centralnym słoneczku jeszcze raz następuje wybuch, spalenie ostatecznie. To znika, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A ty jesteś od tego wolny. Powiedz mi, z czego oczyściło cię słoneczko? Z czego cię uwolniło? Co zabrało? Nie wiem, jak to nazwać, ale jak ono zabierało, to ja widziałem tak jakby smugi szły takiego czegoś brudnego, nieczystego w kierunku słońca. Ja to widziałem. Jak się teraz czujesz po oczyszczeniu z tego? Ja momentalnie potem czułem ulgę taką. Taki inny oddech. Super. Słuchaj, popatrzcie teraz na morze i powiedz, czy tafla jest spokojna, czy jest jakaś fala na niej? No to taka przyjemna fala. Dobrze. Bardzo delikatna taka spokojna. Dobrze, to niech sobie zostanie. Teraz wchodzisz na tą wodę i biegniesz po tej wodzie 5 km na godzinę po tafli tej wody. Teraz przyspieszasz, biegniesz 10 km na godzinę. Powiedz mi, jakie to uczucie, tak biegnąć 10 km na godzinę, tak beztrosko po tafli wody? To jest taka swoboda. Nogi takie jakieś fajne, takie schłodzone lekko.
Rozchlapuje się woda pod stopami? O, bardzo przyjemnie, tak. Biegłeś już tak kiedyś po wodzie? Nigdy. A możesz tak biegać. Pamiętaj, że to wszystko, co ja dzisiaj pokazuję ci, to jest tylko namiastka tego, co ty możesz. Ty możesz o wiele, wiele, wiele więcej. Teraz zatrzymujesz się, jesteś na środku oceanu. Dookoła ciebie woda, nad tobą niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. No nie umiem powiedzieć. Nigdzie dookoła nie widzę nic. Tylko morze i powietrze. Nade mną słońce. Dobrze. Ja teraz, Bogdan, zanurzam ciebie dokładnie 5 metrów pod lustro wody. Woda jest czysta, przezroczysta, krystaliczna. Ty widzisz, jak promienie słońca wchodzą do tej wody, załamują się, tańczą, migocą, iskrą. Widziałaś kiedyś takie zjawisko, czy pierwszy raz? No tylko na filmach. A czy to jest takie samo jak na filmach, czy tu inaczej? Nie wiem, chyba tak samo. Nie widzę jakiejś wielkiej różnicy. To jest fajne. Dobrze. Teraz woda jako żywioł zabiera z ciebie wszystko to, co powstało w związku z nią. Wszystkich twoich ciał, zmysłów, umysłów, całej twojej przestrzeni, poza. Ściąga to wszystko z ciebie od razu, to rozpuszcza, zjada, spala, to znika i nie istnieje. A ty jesteś od tego wolny. No. Taka plama była. Teraz wynurzam cię, stoisz znowu na tej tafli wody w promieniach słońca, czystej, pięknej przestrzeni i powiedz właśnie, czego się pozbyłeś. Nie wiem, ale była brudna, brzydka plama. Jak się teraz czujesz? Od razu ulga. Dobrze. W takim razie znowu sobie biegniesz. 5 km na godzinę teraz, 10 km na godzinę. Ja teraz, Bogdan, policzę do 3. Jak doliczę do 3, ty momentalnie przyspieszysz. Wystrzelisz właściwie jako czyste istnienie, a wszystko to z materii, z iluzji zostanie na tej wodzie. Do biliarda kilometrów na ułamek sekundy. 1, 2, 3. Powiedz mi, co tam zostało na wodzie po tobie? Nie wiem, taki brud. Dobrze, to wpada do wody, woda to rozpuszcza, zjada, spala, to znika, nie istnieje, nigdy nie istniało, nigdy istnieć nie będzie, a ty coś od tego wolny. Teraz zwalniasz, lecisz jak normalny ptaszek na takiej wysokości 25 metrów nad lustrem wody tego oceanu, lecisz sobie w lewo, w prawo, wyżej, niżej, robisz fikołki, piruety, widzisz wodę przeźroczystą, że dno widzisz, kamienie, muszle, różne rybki, zwierzątka w wodzie. Powiedz, jakie to uczucie, tak se latać i rozglądać się i tak sobie bawić. Radość i swoboda. To jest nie do opisania. Popatrz, gdyby wszyscy ludzie byli świadomi i gdyby umieli żyć pełnią życia, bo to, co ja pokazuję, to jest śmiech, to są tylko jakieś fragmenciki. O wiele, wiele więcej można. Naprawdę można się bawić tak, że głowa mała. To teraz popatrz. Co by się działo? Jacy ludzie by byli szczęśliwi, radośni? Co by ludzie byli, gdyby umieli się bawić? Gdyby umieli się bawić. A tak niewiele potrzeba. A tak niewiele potrzeba. Dokładnie. Właściwie to nic nie potrzeba. Nawet niewiele, tylko nic. Jest potrzebna tylko jedna rzecz. Świadomość tego, że to można. Dokładnie, dokładnie. Tylko świadomość tego, że to można. A można. Mi się ciągle przypominają słowa rzekomo powiedziane przez Jezusa. Ktoś tam do niego powiedział, Panie, ty takie cuda czynisz. A on powiedział, czyż nie wiecie, że jesteście bogami? Przecież wy możecie jeszcze większe cuda czynić niż ja. I wiesz co? To właśnie chrześcijanie wymazują to ze wszystkich Biblii, te słowa. Nawet w internecie, jakbyś chciał teraz znaleźć te słowa, już są tak poprzekręcane, już tak poprzerabiane, żeby czasem człowiek się nie poczuł Bogiem. A mnie już religie nie interesuje. I nie o to chodzi. One są takie marne, płytkie, tak, oszukane. Bogdan, mi nie chodzi o to, wiesz, mi chodzi o coś innego. Mi chodzi o to, co jest zapisane, co jest powtarzane. Bo to religia to bajka, ale chodzi o to, że wiele ludzi nie zwraca uwagi, że w pismach różnego rodzaju są podane informacje o tym, żeby być wolnym, żeby być szczęśliwym, że jest się wszystkim, że się czymś znaczy. A jednak ludzie nie umieją czytać tych informacji, nie umieją słuchać.
I to jeszcze jedna przypowieść mi się przypomina, jak też ktoś tam powiedział, by dzieci mieli oczy, nie będziecie im widzieć. Będziecie mieli uszy, nie będziecie słyszeć. Chyba też tyczy się do tego, że tyle tych informacji jest w sieci, jest wszędzie, a jednak ludzie i tak gdzieś tego nie widzą, nie słyszą i dalej robią to samo. Dalej są takimi śpiącymi kołkami po prostu, zamiast się bawić, cieszyć się, żyć, radować. Dobrze. W takim razie teraz lądujesz na środku oceanu, stajesz bosymi stopami na środku oceanu, dookoła ciebie woda, nad tobą niebo i słoneczko. Mam teraz pytanie do ciebie, Bogdan, chciałbyś się uwolnić od karmy rodowej, znajomych, przyjaciół, wrogów i wszystkich tych innych pierdół i dendymałów w całej swojej przestrzeni. Wszystkiego, co możliwe, chcę się pozbyć. Dobrze, to teraz przyglądaj się temu, co się będzie działo. Po lewej ręce stoi twoja mama, za nią cały ród, aż do pierwszej istoty, która go założyła. Po prawej ręce stoi twój tato i cały ród, aż do pierwszej istoty, która go założyła. W środku stoi twoje rodzeństwo. Między tatą a tobą. Ty masz żonę? Jestem po rozwodzie. Jedną żonę miałeś? Tak. Dobrze, to stoi przy tobie ta żona, ponieważ miałeś ślub kościelny z nią? Tak. Tak, bo chodzi o to, że ostatnie badania moje wskazywały na to, że cywilny ślub tak samo podłącza karmę jak kościelny. Więc zdziwiło mnie to, bo ja myślałem do niedawna, że to tylko kościelne śluby podpinają karmę. A tu każde, nawet przyrzeczenie, nawet takie rzeczy podłączają. Chodzi o to, że ty jesteś jakby takim, który bierze udział w całej karmie swojej rodzinnej. Mhm. Od początku, czyli nie masz pojęcia już, co się tam wydarzyło i co było. I to wszystko się ciągnie za tobą. I tak samo teraz, gdy wziąłeś ślub ze swoją żoną, automatycznie karma całego jej rodu została pod ciebie podpięta. Tak jakby ci było mało twojej. Rozumiesz? Masz dzieci dorosłe? Tak, dwóch synów. I wnuka. Dobrze, czy obydwu synów jest żonatych? Nie, żaden nie jest żonaty. Aha, żaden nie jest żonaty. Dobrze, w takim razie stoją obydwaj twoi synowie, więc stoi mama twojego wnuka i jej cały tak. ród, bo tutaj też trzeba oczyścić, dlatego że ona wchodząc w ten sposób, jakby zostaje też karma podpięta przez syna do ciebie, a drugi jest kawalerem. Tak. Dobrze. I drugi stoi. Teraz wszystkich znajomych, przyjaciół z tego życia, absolutnie wszystkich tobie i najbliższych, i najdalszych, wszystkie osoby, które ci są przychylne i nie są przychylne, wszystkie absolutnie, wszyscy przyjaciele, wrogowie, wszyscy z tego życia. I wzywam wszystkie istoty z innych żyć, z całego twojego istnienia, wszystkich inkarnacji, wszystkich poziomów i poza. Obojętnie, czy to ludzie, czy zwierzęta, czy rośliny, minerały, czy jakieś inne istoty, widzialne czy niewidzialne, nie ma znaczenia. Wzywam to wszystkich. Wszystkie klątwy, byty, wszystkie tutaj śluby, pieczęcie razem z ich właścicielami, czyli tymi, którzy tam ci to zakładali, przed którymi to składałeś. To jest bardzo ważne. Tutaj teraz ściągam absolutnie wszystkie istoty, o których wiesz, nie wiesz i o tych, których nawet nie miałeś się nigdy dowiedzieć. I oni wszyscy stoją dookoła ciebie, rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak dużo jest tych istot. Jest tego tyle, że aż się czuję przyduszony, aż niedobrze mi. Dobrze. W takim razie teraz ty już powiedziałeś, że chcesz się od nich uwolnić. Ja mam do nich pytanie, czy oni też chcą się uwolnić, tak jak ty, do zera całkowicie. Co odpowiadają? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja biorę ciebie i ich wszystkich. Z całymi tymi karmami, karami, winami, pierdołami zanoszę do centralnego słoneczka, ustawiam w centralnym miejscu. I teraz centralne słoneczko specjalną energią, którą ja jeszcze wzmacniam 100 biliardów krotnie raz. To jest takie białe światło jak w skanerze, potężna fala i ona teraz przechodzi i oczyszcza was całkowicie do zera. Wy zostajecie tylko jako czyste istnienie, a wszystkie karmy, kary, winy, klątwy, byty i te pierdoły suwa to na bok, między wami, a tą karmą stawia słoneczko szybę pancerną, przeźroczystą, przez którą nikt ani nic już nie może wrócić. Wy po lewej stronie stoicie czyści, przeźroczyści, a za tą szybą jest ta cała karma, kary, winy, klątwy, byty. To wszystko, co się kiedykolwiek wydarzyło. Popatrz się i powiedz, co tam jest za tą szybą, co to jest ta karma, co to są te wszystkie rzeczy. Brudy takie, wstrętne to.
Nie chcę tego. Dobrze. W takim razie ty jako pierwsza istota wracasz z powrotem na środek oceanu, dokładnie w to same miejsce, jako czysta, całkowicie. Za tobą twoje rodzeństwo, rodzice, rody całe, twoja żona, jej całe rody, twoje synowie, twój wnuk, twoi znajomi, przyjaciele z tego życia i z wszystkich żyć, których już dawno nie pamiętasz i nie miałeś pojęcia. Wszyscy stoją tutaj teraz dookoła ciebie, ale jako czyste, przeźroczyste istoty. Patrzycie się na centralne słoneczko, ono teraz robi wielki wybuch i spala całą tą karmę i ta cała karma znika i nie istnieje. Nigdy nie istniała, nigdy istnieć nie będzie, a wy jesteście absolutnie wolni na wszystkich poziomach. Ja odłączam od ciebie wszystkie powiązania, połączenia karmiczne, jakieś zobowiązania, śluby, pieczęci, umowy, od klątw, bytu, jakichś tam czarów, pierdół, niewoleń, to wszystkiego, o czym wiesz i nie wiesz. Absolutnie wszystko od ciebie odpinam i tak samo odpinam od każdej z tych istot. Od każdej. Odpinam i nad wami unosi się taka chmura tych karmicznych powiązań, połączeń. Powiedz, jak ona jest duża i jak wygląda? Ona jest ogromna i tak najbardziej przypomina chmurę burzową. Aha. To bez piorunu. Taka ciemna, brzydka. Dobrze, ja ją kieruję teraz do słoneczka. Słoneczko ją zjada, spala i ona znika. I nie istnieje. Nigdy nie istniała i nigdy istnieć będzie. A wy wszyscy jesteście wolni od siebie na wszystkich poziomach tego istnienia i poza. Ja teraz wzywam wszystkich przewodników duchowych do tych istot, nowych, czystych. Przychodzą, biorą ich za rączkę i wszystkich odprowadzają do ich światów, w których żyją, bytują, należą, obojętnie gdzie to jest. I wszyscy poszli. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, czy wszyscy poszli, czy ktoś może zostać. Nie, jest. To jest? Jakaś taka ciemna postać. Dobrze, ta postać podchodzi do ciebie. Kto to jest? Nie, ja nie poznaję. Dobrze, to zapytaj. Ciemna postać. Kim ty jesteś? Dziwne, bo mówi sobą. Powiedz swoje imię. Piotruś, o co tu chodzi? Ja nie wiem, kto to. Zapytaj się, Bogdan, tej istoty, dlaczego zostałaś? Czego chcesz? Dlaczego zostałem? Mówi, że chce oczyszczenia. Dobrze, jeżeli chcesz oczyszczenia, to damy ci to oczyszczenie. To trzeba od razu tak powiedzieć. W takim razie na mocy wolnej woli ja biorę ciebie, zanoszę do słoneczka centralnego. Centralne słoneczko oczyszcza cię całkowicie do zera. Wszystko to od razu przy tobie spala, to znika i nie istnieje, a ty już jesteś wolna. Doprowadzam do ciebie najczystszą energię, twoją własną, swego istnienia. To jest białe światło, które wchodzi przez czakrę korony, wypełnia ciebie, stajesz się 10 razy większa, potężniejsza. Czysta, spokojna, wolna, czystym światłem. Tego chciałaś? Już jej nie ma. Dobrze. Bogdan, chciałbyś się jeszcze uwolnić od własnej karmy prywatnej, tak zwanej? Tak, wszystko, co jest możliwe, chciałbym mieć zabrane. Bardzo dobrze. W takim razie teraz zanurzam ciebie na same dno oceanu. Stoisz na samym dnie, piaseczek, żółciutki, piękny, widzisz kamienie, muszle. Cała woda w całym oceanie jest czysta, krystaliczna, przejrzysta. I widzisz, jak teraz promienie słońca tańczą w całym oceanie. Tańczą, migocą, iskrzą. Widziałeś kiedyś na taką skalę to zjawisko, czy pierwszy raz? Nie, takiego nie widziałem. To jest piękne. Dobrze. Teraz kładziesz się i powolutku płyniesz przy samym dnie. Ja wzywam wszystkie twoje części duszy, z wszystkich twoich istnień, spoza. One przybywają, łączą się z tobą, będziesz oczyszczany teraz kompletnie do zera, z całej karmy prywatnej, od momentu jak powstałeś, aż do chwili obecnej. I oni też. Ja teraz włączam specjalny program, zasilam go jeszcze 1 biliard woltów albo 100 biliardów woltów specjalną energią i teraz takie białe światło, taka fala przechodzi i oczyszcza was całkowicie do zera, od razu to w całą karmę, którą z was ściąga,
rozpuszcza, zjada, spala, ona znika i nie istnieje. I nigdy nie istniała, i nigdy istnieć będzie, a wy jesteście wolni na wszystkich poziomach. Ja teraz wymrzam cię z tej wody, stoicie znowu na tafli wody, w promieniach słońca, czy tej pięknej przestrzeni i od ciebie odłączają się te wszystkie części twoje, twojej duszy, które tutaj z tobą były w oczyszczeniu. Policz ich i powiedz, ile jest tych części. Mnie się wydaje, że 3. Piotruś? 3. Dobrze. W takim razie to jest taka ciekawa informacja. Jak zakończycie to doświadczenie na tym poziomie, no to wiadomo, to co my mówimy, że się umiera, nie? Jak zakończycie, to spotkacie się w tej przestrzeni i będziecie robili wymianę doświadczeń, będziecie robili nowe plany. To taka informacja ciekawa, że cały system karmiczny dzisiaj zostaliście oczyszczeni i już nie ma czegoś takiego jak wasza karma. Więc zostało to oczyszczone i od tej chwili jesteście wolni całkowicie na wszystkich poziomach. Jak będziecie później decydować się na to gdzieś nowe doświadczenia, to już nie będziecie musieli przychodzić na Ziemię. A gdy przyjdziecie na Ziemię, to już jako osoby całkowicie świadome. Całkowicie świadome to znaczy, że będziecie wiedzieli też, co was czeka. Że będziecie dokonywać wyboru świadomie, to o taką świadomość chodzi. Czyli jak będziecie wybierali, że będziecie bogaci, to że będziecie wiedzieli, jakie konsekwencje się wiążą z bogactwem. Jak będziecie wybierali biedę, to będziecie wiedzieli, jakie to konsekwencje niesie ze sobą bieda i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o tą świadomość, że nie będzie to taki skok jak randka w ciemną, tylko będzie to już wiadomo, gdzie będziecie dalej. Czy cieszycie się z tego, że takie możliwości macie? Nie oczekiwałem tego. To nie jest sprawa oczekiwań, to jest jakby sprawa natury. Nie spodziewałem się takiego prezentu. To jest coś naturalnego, Bogdanie. Tu nie ma żadnych prezentów. To jest natura, to jest normalna rzecz. Albo z czegoś korzystasz, albo nie. No przyszedłeś, więc korzystasz. Jakbyś nie przyszedł, byś nie korzystał. To o to chodzi. Dobrze, w takim razie te części duszy idą do swoich teraz żyć, doświadczeń, na swoje poziomy, tam gdzie doświadczają i już tam sobie poszły. A ty teraz tu stoisz, po lewej ręce stoi twoja dusza, przytul ją do siebie, powiedz jej, że ją kochasz. Ja, no ja zawsze kocham. I co dusza odpowiedziała? O, jest szczęśliwa. Dobrze, teraz po prawej ręce stoi twój bliźniaczy płomień, pierwiastek żeński, odpowiedzialny za miłość, radość, szczęście, dobrą zabawę, której ci trochę brakowało. Przytul ją i powiedz jej, że ją kochasz. Ale to już wie, że już jest dobrze. Tak jest, tak jest. Już wie. Już wie. Jest duża radość. Dobrze. Mam teraz takie pytanie. Czy chcecie, żebym was połączył, żebyście się stali jednością? Oj tak. Na mocy wolnej woli ja was połączam i jesteście jednością. Powiedz mi, co się dzieje, jak się czujesz. Ja... Coś w rodzaju euforii. To ja tego nie umiem opisać. To jest taka radość, ale więcej jak radość. To jest dobrze. Nie umiem tego opisać. Dobrze, w porządku. Najważniejsze, że to czujesz, że bierzesz w tym udział, bo to jest najważniejsze. Chcesz jeszcze, żeby ci zrobić defragmentację w krysztale? Tak. Dobrze, w takim razie ja w tej chwili przenoszę cię znowu na środek oceanu. Dookoła ciebie woda, nad tobą niebo i słoneczko. Ja teraz wyrywam z ciebie wszystkie klątwy, byty, wszystkie twoje zmysły, umysły. Wszystko. Wyrywam z ciebie i stoi przed tobą. Powiedz mi, ile tego jest i jak to wygląda. Ja to widzę jako taką ruszającą się, taką jakąś masę ciemną, brzydką, taką coś nieprzyjemnego, tak jakby smoła, taka ruszająca się. Chcesz się pozbyć tego na... Ja nie chcę tego. Dobrze, ja zanoszę to do słoneczka i ty widzisz, jak słoneczko przyjmuje swoimi rączkami, bierze do buzi, zjada, spala to, znika, nie istnieje, nigdy nie istniało i nigdy istnieć nie będzie, a ty jesteś od tego wolny na wszystkich poziomach. Jak się czujesz? To było wstrętne. Teraz lepiej. Że też ja to widziałem. Bo... Ej. Czujesz, że masz lekko i pusto w głowie? Tak. Super. I o to mi chodzi właśnie. Tak. Widzisz, to jest prawdziwa niespodzianka. To jest ta prawdziwa niespodzianka.
Chodzi o to, żeby tak oprowadzić ciebie przez całą sesję, żeby tę paszkwilę wyrzucić i spalić. To jest najgorsze, cholera. To była największa zmora twojego istnienia. Ale już tego nie ma. Nie będzie. Nigdy nie było. Okropny widok. Wiem. Dobrze, teraz przenoszę ciebie do kryształu. Stawiam ciebie w centralnym miejscu, w krysztale. Pewnie nieraz kryształ widziałeś. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, jak wygląda kryształ od wewnątrz. Dziwnie, tak, inaczej. Ale w środku się te promienie tak tyle razy odbijają, że jakby sama tęcza była. Widziałeś już kiedyś kryształ od środka? Nie, w życiu. Ale to jest piękne. Dobrze. Bogdan, ja za chwileczkę włączę specjalny program, który zrobi ci defragmentację. To znaczy, usunie wszystkie programy z ciebie, które się dublują, które się nakładają. Usunie wszystkie programy, które są zawirusowane, uszkodzone, nieaktywne z jakiegokolwiek powodu. I przede wszystkim wszystkie programy obce i twoje własne, które stworzyłeś, przyjęłeś świadomie, nieświadomie, czy ktoś ci tam gdzieś sprzedał je w reklamach, czy w jakichś tam podprogowych przekazach, nie ma znaczenia. Wszystkie programy, on to wszystko wymontuje z ciebie do zera, zaniesie to do słoneczka, spali to w centralnym słoneczku bezpowrotnie, potem pobierze twoje brakujące z matrycy pierwotnej twojej, wstawi je w odpowiednie miejsce, a potem według kodu matrycy pierwotnej ułoży wszystkie tak, jak się puzzle układa, żeby nie było dziur, pustych miejsc po tamtych starych programach. Więc ułoży, żeby był czysty, piękny obraz, żebyś był tak, jak byłeś na początku, gdy powstałeś jako istnienie. Doskonałe, czyste, piękne i wieczne. Chcesz tak? Tak. Na mocy wolnej woli ja teraz włączam ten program, zasilam jeszcze kryształ, biliard voltów, albo 100 biliardów voltów i dzieje się. A ty mów, co się dzieje, co widzisz, co czujesz? Czuję takie jakby fale po mnie chodziły, a jednocześnie w oczach mi się wydaje jakby tęcze świeciły. Takie zmieniające się tęcze. Raz tak. Dziwne, nic takiego nigdy nie przeżywałem. Takie ekscytujące. O, jeszcze ucisk w rękach. Chyba teraz już. Tak, uspokoiło się. Chyba już jest okej. Okay. Dobrze. W takim razie, Bogdan, jest 21.02. Jest 12 sierpień 2016 roku. Ta godzina i ta data są twoją nową datą i godziną twoich narodzin. Po prostu już starego Bogdana nie ma. Jesteś teraz nową istotą, absolutnie czystą, wolną, bez żadnych karm, pierdół i derby mał. Zapomnij o tym wszystkim, co było do tej pory, bo tego nigdy nie było i nie ma i nie będzie. Dlatego, że jak będziesz rozmyślał o tym, co było, to przywołasz jakieś historie i odtworzysz stare programy i pościągasz. Po co ci to? To wszystko jest niepotrzebne. Od dziś jesteś nową istotą i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwy. Bogdan, teraz przenoszę ciebie do twojego ciała. Jesteś w swoim ciele. Teraz z twojego ciała przenoszę ciebie na najwyższy poziom czystej świadomości twojej. I jesteś tam. Powiedz mi, gdzie jesteś, co widzisz, co czujesz. Jakbym był na jakimś szczycie, ale wydaje mi się, że jakbym był na jakiejś górze. I spoglądał w dół. Dobrze, ja teraz policzę do trzech i ty wyjdziesz z tej przestrzeni poza nią. 1, 2, 3. Ja jestem w pustce. Dobrze, ja teraz policzę do trzech i ty z tej przestrzeni wejdziesz do niebytu. 1, 2, 3. Ale tu jest ciemno. Nie umiem się zorientować. Ciemno. Dobrze, teraz policzę do trzech. Wyjdziesz z niebytu poza. Obojętnie, gdzie to jest. 1, 2, 3. Jestem jakby w przestrzeni, ale
jest słońce. Słońce i ono mi daje światło i jest dobrze. Mam je po prawej stronie. Jest dobrze. Widzę słońce i to mi daje radę. Teraz, Bogdan, z tego miejsca patrzysz na całe swoje to życie, to obecne teraz, które jak się urodziłeś, dorastałeś aż do chwili obecnej. Co ty o tym swoim życiu myślisz? Co to jest to życie? O Jezu, co tu powiedzieć? Doświadczanie. Czyli poznawanie. Jakie to znaczenie dla ciebie ma? Jakieś takie, no, nieistotne. Nieistotne, dobre sobie. No tak, w tym nie widzę specjalnego sensu, znaczenia, czegokolwiek. No nie wiem, co jakieś oceny wystawić. Tak, tak, to mi chodzi o to... Że jest takie... No, najlepszą oceną jest określenie nieistotne. Dokładnie, tylko mi chodzi, wiesz o co, ja po co ci to zrobiłem, żebyś zobaczył, jakie jest podejście do życia, jak jest już się tej wyższej świadomości. Że to wszystko, gdzie jest się małej świadomości, to wszystko jest takie ważne, takie istotne. Człowiek tak biega, lata, zabija się, wiesz. Nie ma znaczenia. A tutaj okazuje się, że to wszystko jest nieistotne. Nie ma znaczenia. Dokładnie. Teraz chodzi mi o to, że właśnie co to znaczy uświadomić swoją świadomość. Wielu ludzi myśli, że jak żyje, to są świadomi. Nie, nie są świadomi. Ich świadomość trzeba uświadomić. To, co się tobie dzisiaj przytrafiło. Zostałeś uświadomiony. Chociaż ty i tak byłeś świadomą istotą. Ty nie byłeś takim zwykłym króliczkiem. Byłeś świadomy, a tu się okazuje, że popatrz, jaki skok wykonałeś tu dzisiaj jeszcze do przodu. Ja jeszcze tego nie wiem. No pewnie. Musisz teraz trochę czasu poświęcić na to, żeby przetrawić to wszystko. Dobrze. Bogdan, wracasz teraz do swojego ciała, jesteś w swoim ciele, teraz wychodzisz ze swojego ciała, stajesz obok, rozejrzyj się po swoim pokoju, powiedz mi, czy twój pokój wygląda tak samo, jak się kładłeś do sesji, czy jakoś inaczej? Tak jak zrobiłem bałagan, tak jest. Dobrze, w takim razie wchodzisz teraz do ciała, teraz znowu wychodzisz z swojego ciała, stajesz obok, popatrz na swoje ciało, powiedz mi, czy ono jest uśmiechnięte, zadowolone, zrelaksowane. Uśmiechnięty. Dobrze, teraz znowu wchodzisz do swojego ciała, teraz wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz, fajna zabawa? Jeżeli będę to umiał opanować, bo sobie będę robił wycieczki codziennie. Czekaj, spokojnie, tu nie ma co umieć. Weź pomyśl sobie, że wychodzisz i że wchodzisz. I popatrz, jakie to jest proste. To jest zabawa dziecinna. Tu nie trzeba nic umieć. Dzieje się tak? Tak. Widzisz, jakie to jest proste? Nic nie trzeba się uczyć. To ty jesteś stwórcą, ty jesteś kreatorem, ty jesteś wszystkim. To ty decydujesz. Nie ma nikogo oprócz ciebie. Wystarczy, że pomyślisz, to co ty chcesz dla ciebie jest najważniejsze i od razu się staje. Rozumiesz? Tak. Możesz wychodzić z ciała kiedy chcesz, podróżować, wędrować, doświadczać, badać. Możesz robić o wiele, wiele więcej niż to, co dzisiaj doświadczyłeś. To, co dzisiaj, to ja ci tylko pokazałem takie podstawowe rzeczy. A ty możesz o wiele więcej, tylko ja nie mam na to czasu. Bo musiałbym tutaj, nie wiem, z kilka lat posiedzieć, żeby cię oprowadzać po wszystkim. To bez sensu. Ty sam możesz to doświadczać, możesz wszystko. Dostałeś dzisiaj takie narzędzia, według których możesz osiągnąć wszystko, co chcesz. Niepotrzebny ci tu jest żaden ani mądry, ani głupi, zawsze mówię, ani szarlatan, ani guru. Nikt ci nie jest potrzebny. Rozumiesz? Bo oni ci dadzą tylko zniewolenie. Oni ci tylko powiedzą, nie wolno, bo Bóg ci nie każe, bo absolutne prawa jakieś wymyślą, pierdoły i zaraz cię ubabrają. Nie ma żadnych ograniczeń, nie ma żadnych praw, niczego nie ma. I nie ma żadnych przeszkód, żadnych blokad, jeżeli ty ich sam nie postawisz. Rozumiesz to? Tak. To zapamiętaj sobie.
nie ma niczego. Rozumiesz? I jeżeli ktoś ci cokolwiek będzie mówił, że coś nie wolno, to weź kopnik w dupę i powiedz mu spadaj. Wystarczająco przez tyle lat słuchałem takich idiotów jak ty, którzy mówili, że czegoś nie wolno. Dosłownie bardzo dobrze zrobisz wtedy. Jak go jeszcze dobrze kopniesz w tyłek, to bardzo dobrze zrobisz. Dlatego, że takich nieświadomych idiotów jest masę i oni nam wmawiają, że nie wolno przekraczać jakichś tam praw, absolutu, jakichś tam boskich. Takie pierdoły wymyślają, że ja nie wiem, skąd oni to biorą. Rozumiesz? Chcą tak żyć, niech se żyją. Ty nikogo nie słuchaj. Jesteś istnieniem. Poznałeś dzisiaj siebie, poznałeś swoją prawdę. Nikt ci nie jest potrzebny. Nikt ani nic. Jak tylko chcesz, to przyjdź od czasu do czasu do mnie po to, żebym cię przeprowadził, żebyś mógł sprawdzić swoje postępy, żebyś mógł pójść wyżej, jak chcesz. Oczywiście ja cię do niczego nie namawiam. Tylko to jest ważne, żebyś ty był zawsze jako istota wolna, samodecydująca, a nie, że ktoś za ciebie będzie decydował. Albo ktoś będzie pytał się kogoś, a czy tobie jest wolno, a czy ta jakaś świetlista istota, czy wolno mu? Kurde, ja słyszę niekiedy to w sesjach, że pytają jakichś bytów, jakiś cholera wie kogo, o to czy wolno, czy nie wolno. To jak? Ty jesteś Bogiem, kreatorem, ty jesteś twórcą, ty jesteś wszystkim i ty masz się pytać kogoś, czy tobie wolno? Biedni ci ludzie. I ci, którzy prowadzą, i ci, którzy idą. To tak. To jest budowanie sobie ograniczeń. Dokładnie, Bogdan, właśnie. A ja przyszedłem, żeby je zburzyć. No i zrobiłeś to dzisiaj, czy nie? Oj tak. To widzisz. Oj tak. A jak będą, to ja sobie poradzę. Teraz już wiesz, na czym polega przeprowadzanie hipnozy, ale świadomie. To, co ja robiłem z Irką, to żeśmy się bawili. Ale była przyjemna zabawa. Tak, bo lepiej się bawić, niż nic nie robić. Zabawa uczy. Słuchaj, zabawa uczy też. Dlatego wycieczka w kosmos dla mnie wcale nie była nowością. Tak, bo kosmos to wiele ludzi korzysta, ale ja musiałem zacząć od czegoś, co dla ciebie było znane. Takie, żebyś ty się poczuł pewnie, rozumiesz? A potem dopiero cię rzuciłem na głęboką wodę. Gdybym cię rzucił od razu na głęboką wodę, mogłoby być gorzej. A tak ty powolutku, powolutku zacząłeś wchodzić coraz głębiej, dlatego uważam, miałeś ładną zabawę. Nawet jakbyś mnie rzucił na głęboką wodę, to ja się tak nie boję. Nie, nie, to nie chodziło o strach. Tu chodziło o to, że ja chciałem, żebyś ty jak najwięcej doświadczył, żebyś brał udział we wszystkim. Mi nie chodziło o cygańską wróżbę. Mi chodziło o to, żebyś ty brał udział całym sobą. Żebyś to ty zastanawiał się nad tym i sam to przetwarzał na swoich zmysłach, na swoich poziomach. Dlatego, że to ci daje wolność. Ta twoja pewność ciebie, nie wiara, a wiedza, tak, zadaje ci wolność. Wiara niczego nie daje, tylko zniewolenie. A pewność siebie do mnie wraca. Miałem ją zabraną, ale wraca. Ja to czuję. Słuchaj, ty ją sam oddałeś. W jakieś ręce, jakieś paszkwili, jakiś programów, pierdół i dyrdymał. Dlatego to takie brzydkie było, to co wyrwałem z ciebie. Tak, tak. To coś tobą rządziło. Już nie rządzi, nie ma szans. Nie, już tego nie ma. Dobrze. Bogdan, słuchaj, teraz jest tak w swoim ciele, teraz wychodzisz ze swojego ciała i stajesz dokładnie metr, stoisz od swojego ciała i powiedz mi, czy ty jesteś tą istotą, która tu stoi, czy ty jesteś tym ciałem, które tam leży. Powiedz mi, kto jest kto. Ja bym powiedział w ten sposób, że to ciało, które leży, to taki biorobot. Taki na jakiś czas dostałem do dyspozycji albo samochód i sobie z tego korzystam. A ja stoję obok. Dobrze, powiedz mi, czy pierwszy raz w życiu stoisz przed swoim ciałem tak, jakbyś był po śmierci, a ono jest obok i nie ma dla ciebie żadnego znaczenia? Nie, nie stoję pierwszy raz. Ja już siebie tak widziałem. A, czyli jesteś obyty już z tym. I to... To nie jest dla mnie jakaś wielka niespodzianka, bo ja wiem, że tak może. Dobra, Bogdan, w takim razie teraz chodzisz do swojego ciała, jesteś w swoim ciele, teraz obracasz się na lewy bok, teraz na prawy bok, teraz się kręcisz w lewo jak wrzeciono, teraz w prawo jak wrzeciono, a teraz odwracasz głowa gdzie nogi, nogi gdzie głowa i obracasz się jak wrzeciono w tą stronę.
Nie robimy takich szaleństw, bo się pogubię. Spokojnie, spokojnie, nie pogubisz się. Chodzi mi o to, że ja chcę cię rozruszać, żebyś nie był sztywny. I teraz kręcisz się we wszystkie strony, obracasz się w swoim ciele jak chcesz. Masz jakieś trudności? Nie. No i teraz przyjmujesz swoją pozycję, głowa, nogi, gdzie nogi, ręce, gdzie ręce i już jesteś normalnie w swoim ciele. A teraz sam poobracaj się w swoim ciele, pobaw się. Ojejku, kurczę, w lewo jadę. No, można. Chodzi o to, że im bardziej będziesz rozluźniony, to tak, tym więcej łatwiej możesz robić. Tak, możesz sobie wychodzić z ciała, wchodzić, możesz podróżować, badać. Tu możesz wszystko nad i więcej. Wiem, wiem. Tylko chodzi o to, że właśnie dopóki się człowiek utożsamia z ciałem, to tak bardzo się boi wyjść z niego, że po prostu siedzi jak w więzieniu i w ten sposób niczego nie doświadcza. Dlatego jest takie ważne, żeby się rozruszać, żeby nie bać się tego ciała. Nie ma czegoś takiego jak śmierć. Ludzie się boją, że jak wyjdą, a jeszcze właśnie często słyszą takie historie, że w hipnozie można duszę zabrać, można coś tam zrobić. Chłopota, Leszku, jak zaczynałem uczyć się, to jednym z pierwszych tematów właśnie była dla mnie śmierć. Żeby przekonać się, że to wcale nie jest śmierć, tylko przejście z jednego stanu do drugiego. Nic poza tym. I jak ja to zrozumiałem, to już potem poszło. Dlatego dużo ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, już się śmierci nie boją. To są zupełnie inni ludzie. Oni już żyją pełnią życia. Ja też się śmierci nie boję. Przykre są okoliczności jej, takie nieprzyjemne, no bo tam coś boli, bo tamto, ale sama śmierć nie jest nic czym takim. Oczywiście. Tu chodzi o to, że to nie ma śmierci twojego istnienia, to umierają programy. Dlatego to jest przykre, dlatego to jest bolące. Bo programy umierają, one nie chcą umrzeć. One strasznie się bronią przed tym. Tak, oni się bardzo boją tego. Dobrze, Bogdan, teraz jesteś już w swoim ciele, już masz swoją pozycję przyjętą i zapamiętasz całą sesję z najdrobniejszymi szczegółami, będziesz ją pamiętał i będziesz z niej korzystał, będziesz wychodził podróżował. Masz wszystkie narzędzia, jakie ci są potrzebne i wiesz, że nie ma żadnych ograniczeń. Teraz policzę do 10, jak doliczę, wybudzisz się, będziesz tu i teraz będziesz się bardzo dobrze czuł i tak już ci to zostanie na zawsze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś tu i teraz, przyjmij władzę i kontrolę swoimi ciałami, zmysłami, poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. Otworzyłem oczy i stwierdziłem, że się zrobiło ciemno. No, słuchaj, 2 godziny szacnęło jak z bata, ale chodzi o to, że to były najlepsze 2 godziny chyba w twoim życiu. Ale nie sądzę, że to było aż 2 godziny. No, 2 godziny wyszło tak jakoś, no, ale to nie o to chodzi. Tu czas jakby nie istnieje, dlatego się tego nie czuję. Tam zupełnie inaczej jest. Tam niekiedy może być i 5 godzin. Miałem sesję, gdzie były po 5 godzin, i po 5 godzinach ten ktoś mówi, co? Taka godzina to jest niemożliwe. Góra godzinę byłem w hipnozie. Ja sądzę, że krócej, ale to jest na razie takie moje odczucie. Tak, ja wiem, bo jest takie przesunięcie. Mówię ci, człowiek, który się wybudza, mówi, to jest niemożliwe, żeby trwało 5 godzin. To wszystko mówi, bo to było góra godzina. To tak. Tam nie istnieje czas, inaczej się go czuwa. Oj tak, to ja też już doświadczyłem, że nie ma czasu takiego. Znaczy się jest inaczej. Tego też już doświadczyłem. Bogdan, słuchaj, możemy opublikować tę sesję? I oczywiście, dlaczego by nie? Super. A przecież to nie tylko dla mnie, to ma być dla wszystkich. A ja mam taką swoją odzywkę pod tytułem Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. I jak im to ma pomóc w szczęściu, to niech korzystają. Dokładnie, tak wszyscy korzystają. Ktoś udostępnia dla kogoś następnego i w ten sposób idziemy do przodu i dzięki temu ciągle te sesje się zmieniają. Ja tu się bardziej szkolę na was wszystkich, więc wymyślam coraz lepsze dojścia do waszych problemów. I to w ten sposób się dzieje, że uczę się na was, wy zyskujecie wszyscy na tym, że ja się uczę i jestem w tym bardziej jakiś tam biegły, tak, bo to się na tej zasadzie dzieje i w ten sposób się dzieje fajnie. Muszę ci, Leszku, powiedzieć, że jeszcze ciągle w oczach mam wspomnienie
tych programów, góry ruszające się, takie chmury tych programów, takie brzydkie to. Pamiętaj Bogdan o jednej rzeczy, że tego już nie ma, nigdy nie będzie. Całe szczęście. Żebyś teraz zaczął myśleć o sobie już zupełnie inaczej, pozytywnie i myślał o tym, co chcesz robić, co chcesz osiągnąć, a o tamtym zapomnij. Bogdanie, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Ja wam obydwóm życzę, och, wiemy, i to tak, inaczej. Bo ja też tak mówię sobie do każdego, kto coś dla mnie znaczy, kto jest kimś dla mnie, tak. Dobrze, że jesteś. Tak, tak. I dlatego wam też mówię, dobrze, że jesteście. Wy chyba to rozumiecie, co ja przez te słowa bardzo mówię. Bardzo dobrze cię rozumiemy, dlatego, że właśnie wszyscy jesteśmy. I jak rozumiemy to, że jesteśmy i że jesteśmy całością, to tak. W ten sposób będziemy się wspierać i wzrastać będziemy. I o to chodzi. I o to tylko chodzi. Wszystkiego najlepszego, cześć, pa, pa.